Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dziś w kalendarzu czwartek to 24 dzień listopada 2022 roku. Rozpoczynamy spotkanie kolejne na żywo na antenie Tyfloradia. Michał Dziwisz, dobry wieczór. Witam tych wszystkich, którzy zdecydowali się posłuchać tej audycji w dniu premiery, a także pozdrawiam tych wszystkich, którzy będą jej słuchać później jako podcastu, bo przypominam, że na stronie www.tyflopodcast.net ta audycja również się ukaże i będziecie sobie mogli jej odsłuchać z dowolnego miejsca o dowolnej porze. A jeżeli jesteście na żywo, to będziecie się mogli z nami skontaktować. Ale o tym za moment. Tymczasem witam mojego dzisiejszego gościa, Patryka Chojnackiego. Ponownie się słyszymy. Dobry wieczór, Patryku. Witam bardzo serdecznie ciebie, witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy. Moja druga audycja w sumie już. Tak, twoja druga. Jak ten czas leci. Twoja druga audycja i to będzie druga audycja poświęcona telefonom. To będzie drugie urządzenie, które nam zaprezentujesz i będzie to sprzęt, który no, nie jest popularny wśród osób niewidomych, ale też chyba jeszcze nie do końca ma szansę takim być, przynajmniej w Polsce, aczkolwiek być może znajdą się i tacy użytkownicy, którzy chcieliby właśnie z tego typu urządzenia skorzystać. Jaki to będzie model? Jest to telefon firmy CAT, model B35, który swoją drogą jest taka ciekawostka, ten telefon wyszedł już jakiś czas temu, przez jakiś czas on był dostępny, później nie był, a później znów jakby był. Powiedz mi, czy ja dobrze kojarzę, że CAT to jest jakieś powiązanie z Caterpillarem i oni produkują takie dość masywne te telefony? Tak, to jest tak naprawdę dosyć skomplikowana sprawa, bo oni jakby sami w sobie tego nie produkują. Mają po prostu jakąś umowę z jakąś brytyjską fundacją, która jakby pod ich znakiem wydaje te telefony. Rozumiem. Więc no coś w tym jest, coś jest na rzeczy i sprzęt jest faktycznie taki masywny, prawda? Znaczy powiem tak, no nie rzucałem jeszcze, ale wygląda masywnie. Aha. No okay. I generalnie w specyfikacji jest napisane, że jest on dość odporny. Dość odporny. No dobrze. A jeżeli chodzi o oprogramowanie tego telefonu, no to też jest tu czemu się przyjrzeć, bo nietypowy system, jak na użytkowników niewidomych będziemy prezentować, no bo tak się już utarło, że jak niewidomy, no to pewnie z Androida będzie korzystał albo z iOS-a, ale z KaiOS-a to nie. Wiesz co, powiem ci, że jak sobie przeglądałem na przykład Reddity, aha, za granicą no nie jest taki duży odsetek, ale jakby jakaś tam część niewidomych tego używa. Rozumiem. A w Polsce? Nie bardzo. W Polsce nawet mało widzących tego używa, tak naprawdę. A w sumie dlaczego? Szczerze nie wiem, może, znaczy mi się wydaje, szczerze mówiąc, dlatego, że mamy jakby na naszym rynku najnowszą dostępną wersję systemu jako 2.5.3 chyba, albo 2.5.2. Najnowsza globalna dostępna wersja to jest nawet nie wiem, czy już nie 3.2. W Polsce nie widziałem ani jednego telefonu z tą wersją 3. Rozumiem. No, to czyli myślę, może być jeden powód. Chociaż druga sprawa też taka, że takich telefonów, które są dostępne w sumie od ręki, mamy teraz kilka dosłownie w Polsce, w salonach. Oczywiście ceny są fajne, tylko chodzi o to, że dosłownie tego jest, no nie wiem, z 5-6 telefonów. No tak, czyli też nie ma tego wyboru, a w przypadku Androidów, no to szczególnie w przypadku tego systemu, to do wyboru do koloru, ile pamięci, ile megapikseli w aparacie, jaki procesor, jak wydajny, jaka bateria, tu można przebierać i wybierać, prawda? No codziennie coraz to nowe premiery, tak naprawdę. Dokładnie, no dobrze. To zaraz przejdziemy do opisu telefonu, przejdziemy do opisu systemu operacyjnego, co on może i na ile jest to w ogóle oprogramowanie, którym w Polsce jest sens się zajmować, ale zanim to ja jeszcze dodam, że możecie do nas pisać, możecie do nas też dzwonić. Jesteśmy tu na żywo, jesteśmy tu dla was, a zatem czekamy na kontakt z waszej strony. tyflopodcast.net/zoom to jest strona, gdzie znajdziecie szereg linków, dzięki którym dzwonicie się tu na antenę Tyfloradia. Natomiast jeżeli macie ochotę napisać coś do nas, no to kilka metod ku temu jest, no i na przykład kontakt.tyflopodcast
www.radiowrocław.net, jest Facebook, jest YouTube, tam transmitujemy i możecie tam pisać swoje komentarze pod tymi transmisjami, do czego bardzo serdecznie zachęcamy. No dobrze, to tyle mojego wstępu. Teraz, Patryku, czas na ciebie. Może na dobry początek opis tego telefonu w ogóle. Co my tam mamy? Pudełeczko, akcesoria, no i samo urządzenie. Telefon zapakowany jest w takie, no jest to troszeczkę będzie, myślę, porównać do Nokii 110, bo te telefony mają jakieś tam cechy wspólne jednak. Pudełko jest dużo większe, to jest takie bardziej już... już wiem, jak taka herbata, taka typowa herbata, taka zwykła herbata, ale na przykład takie pudełeczko herbaty, tylko ono się otwiera nie tak jak herbacie, tak jakby od góry, tylko tak jak na przykład od butów pudełko się otwiera. Rozumiem. Tylko że masz taki języczek, za który pociągasz, w ogóle jest takie, o, takie pudełeczko, masz taki języczek, za który pociągasz, żeby otworzyć i podnosisz tą pokrywę. Mamy tutaj na wierzchu od razu sam telefon, który, co ciekawe, nie wiem, że tak miał być, ale normalnie on był, u mnie było tak, że on był ekranem do dołu położony. No to ciekawe, to chyba tak rzadko się stosuje, znaczy, prawda? Znaczy, może po prostu, wiesz, może to było tak, że, bo jakby ten egzemplarz, który ja kupiłem, było napisane, że on był otwarty w celu sprawdzenia zawartości. A to może ktoś po prostu go później tak włożył do tego pudełka. Ale może też tak było specjalnie, jak nie wiem, ochronę ekranu. Nie wiem, no nie wiem, naprawdę. Dalej należy jakby, jest tu taki uchwyt na paznokieć, który trzeba podnieść, taką tackę, która przykrywała, jakby tam był telefon na niej. I pod tą tacką mamy kabelek USB, micro USB, kostkę ładującą o sobie dosyć ciekawym kształcie i serię papierów. Dosyć ciekawym kształcie? To znaczy ona się jakoś wyróżnia specjalnie? Troszkę. Ona jest taka jakby lekko wybrzuszona na górze, taka jakby troszkę zaokrąglona na górze i taka ma chropowatą teksturę. Rozumiem. Na sobie. No to ciekawe faktycznie. Pewnie tam jest jakieś logo tego kata albo coś podobnego. Tak mi się wydaje przynajmniej. No i pod tym mam jakieś książeczki, jakieś instrukcje, gwarancje, nie wiem, instrukcje bezpieczeństwa kolejne. No i w sumie to wszystko. Słuchawek nie ma. Nie ma. Gdzie tam? A. No cóż, nie te czasy. Tak jest. Przepraszam, tu się iPhone nazywał, nieważne. Dobra, no to tak. Myślę, że możemy przejść już do wyglądu. Dokładnie, do samego telefonu. Czy do specyfikacji, co, bo my nie tam wiem, mamy. No, zgadza się. No dobrze, no to tak. Telefon, parametry, które ma, no to jak mogą się wydać po prostu śmieszne, ale uwierzcie mi, nie są śmieszne. Mamy tutaj, a sobie otworzę stronkę, żeby było wszystko na pewnie. Telefon ma generalnie, tak jak już wspomniałeś wcześniej w sumie, wzmocnioną obudowę, która podobno ma wytrzymać upadek w wysokości 1 metra, no jest odporna na kurz, na wodę. W sumie z 1 metra to tak trochę mało. Można by oczekiwać od takiego telefonu, który ma być urządzeniem rzeczywiście wzmocnionym, że wytrzyma upadek z większej wysokości niż tylko wiesz, z 1 metra. To jest właśnie też taki śmieszny paradoks. Jedna strona podaje 1 metr, druga podaje nieraz 1,5. Znaczy ja myślę, że to jest taki margines błędu, wiesz, po prostu taki margines błędu. Rozumiem. Zależy jak się komu rzuciło, kto testował ten telefon. Możliwe. Mamy tutaj IP68 oraz standard militarny MIL-STD810G, jak kogoś się interesuje. Czyli pewnie w amerykańskim wojsku może nawet niektórzy go używają. Możliwe. Wymiary 138x60x13,90 mm, waga 130 gramów. Wyświetlacz, który ma 2,4 cala, a powiem pewnie, że no jest całkiem spory, jakby tak pod palcem jest duży. A to jest właśnie, to jest w ogóle telefon dotykowy czy z klawiaturą? Nie, to jest telefon z klawiaturą. Z klawiaturą. A wyświetlacz jest dotykowy czy nie? Nie. Okay. Ale żeby było ciekawie, wygląda jakby był szklany. Nie wiem, to jest albo bardzo gładki plastik, albo no takie... Aha. Nie wiem, czy to słychać. Myślę, że to jest szkło. Wiesz co, to słychać tak właśnie bardziej to plastikowo, ale... Ale w dotyku jest takie w dotyku dosłownie jak szkło. Takie gładkie, śliskie, jak typowe szkło, tak. Rozumiem. Chociaż by mnie to w sumie dziwiło, szczerze mówiąc, żeby tak do pancernego telefonu szkło dawać. Może jakiś Gorilla Glass albo inne. Nie wiem, nic tu nie ma napisanego jakby na ten temat. Łączność mamy komórkową 2G, 3G, 4G, bateria o pojemności 2300 mAh. I mamy teraz, uwaga, 4 GB pamięci wbudowanej i 512 MB RAMu. To jest pewnie, że to mało. No bo mało, jak na dzisiejsze standardy. Ale może więcej sobie... nie trzeba.
Przypomnij sobie Nokia 110, która miała chyba 128 MB pamięci RAM. No, no to rzeczywiście. I 48 MB pamięci wbudowanej. A, to już w ogóle. iOS nie jest wymagającym systemem. On spokojnie ruszy na takich podzespołach i będzie działać dobrze na tych podzespołach. Oczywiście może się tam przytnie raz czy dwa, ale generalnie będzie stabilnie działać. Oczywiście możemy założyć kartę pamięci. W teorii 128 giga, w praktyce to pewnie jest tak jak zawsze, czyli zależy ile po prostu wejdzie, bo na przykład weźmy sobie taką Sans Eclipse Plus na przykład, czy tam Zip, do 32 niby ja spokojnie tam 128 giga ładuję. Także... Można, można. Ja ci powiem szczerze, że ja nie rozumiem trochę tego, po co producenci piszą, do ilu można włożyć tą kartę, skoro tak naprawdę w 90% przypadków te karty większe spokojnie wejdą i nic się nie dzieje. Ja podejrzewam, że oni bazują na tym, co dostają od producenta konkretnych części z wytwórni, bo myślę, że nawet nie testują tego. Jak dostają czytnik, jakiś układ, który jest odpowiedzialny za odczytywanie kart pamięci i na tym układzie jest napisane, że obsługuje karty do tego i do tego, no to nikt nie będzie sprawdzał. A co się stanie, jak włożę większą? Pewnie tak, pewnie tak. Bo to i tak przecież jest składane, podejrzewam, z gotowców. Oni nie produkują tych wszystkich części, nie, tylko no to by się płacało, zamawiają i składają. Tak, mamy tutaj system iOS wersji 2.5, w tym momencie jakby 1. Procesor jest to Qualcomm Snapdragon 205. Który ma aż 1,10 GHz na dwóch rdzeniach. No znowu, niby mało. No ale z drugiej strony Nokia miały mniej, a chodziły bardzo dobrze, nie? No 20 lat temu to komputery takie były, nie? Oczywiście, że tak. No właśnie. Więc ten procesor, no to jest wiadomo, niskobudżetowy procesor, słaby niby, ale tutaj w zupełności on wystarcza, naprawdę. A czuć, że się grzeje jakoś, jak ten telefon pracuje? Wiesz co, jak go mega obciążysz, to tak, ale tak normalnie to nie. Bo o Snapdragonach to się tak kiedyś mówiło, że one się dość mocno grzeją. Wiesz, to raczej Mediateki. Ale wiesz co, mówię, jak go mega pociągniesz, to rzeczywiście się pogrzeje, ale jak, nie wiem, trochę tam sobie pograsz, bo nie wiem, posprawdzasz sobie, nie wiem, pogodę, poczytasz w internecie czy coś, to nie powinno być aż tak źle. Rozumiem. Jako ciekawostka powiem, że tam mamy tutaj grafikę Adreno 304. Jest wersja, która ma dual SIM-a, oczywiście karty nano SIM. I telefon jest w końcu jest z trzeciego kwartału 2018 roku. No niby ktoś powie, że stary. Ale dodaj, te telefony to trochę jak takie właśnie Nokia, bo one za dużo się nie zmieniają. Standardy się aż tak szybko nie zmieniają, a jak coś, to jakaś łatka po prostu powstanie, żeby... No bo to jest future phone, czyli telefon, który ma być po prostu taką komórką z funkcjami smart. To nie jest smartfon, który być wszystko musi być aktualne, to jest bardziej taki, nie wiem, w stylu jestem pracownikiem na budowie, fajnie jak sobie tam zobaczę, co się dzieje na świecie, ale nie potrzebuję mieć na przykład, nie wiem, aplikacji bankowej, tak? No dokładnie, bo w tym systemie aplikacji zewnętrznych, jak rozumiem, nie instalujemy. Nie no, możemy. Ale jakie? Jakiś, nie wiem, WhatsApp, jakiś Messenger, jakiś YouTube. Ale on ma jakąś swoją galerię z aplikacji. Jest sklep normalnie aplikacji iOS Store. Aha, okej. Okay. Tylko chodzi o to, po prostu to są takie telefony, ale które aplikacji są takie... bankowych tam nie ma. Nie. Mówię, to są po prostu takie telefony, które są czymś pomiędzy klasycznymi komóreczkami a smartfonami. Rozumiem. Dlatego po prostu te telefony, no nie muszę być jakby wszystkiego takiego mieć, no, aktualnego bardzo. No tak. No w sumie co tu mogę jeszcze nie powiedzieć, jako o specyfikacji, chyba to wszystko. I myślę, że możemy przejść do wyglądu, nie? Okej. Okay. Telefonik jest wykonany z takiego gumowanego plastiku. Powiem tak, mi się on podoba, ale ja generalnie lubię takie pancerne telefony. No widać, że on jest taki pancerny, duży, gruby. Znaczy duży, no taki średniej wielkości, no podobny do tej Nokii wielkościowo w sumie, trochę nawet węższy. Taki też taki batonik. I tak, od na górnej krawędzi mamy lampę błyskową do aparatu. Ja nie wiem, o co właściwie tu chodzi, że na górnej krawędzi zawsze są te lampy. Nie rozumiem tego. W Nokii podobnie było, nie? No tak, tam też było na górze, ale nie wiem dlaczego, naprawdę. Na lewej krawędzi mamy zaślepkę, pod którą mamy szufladę na karty SIM, bo telefon wymiennej baterii, znaczy... ma, tylko że jakby trzeba go rozkręcić. Czyli przy okazji po pierwsze tracimy gwarancję, no po drugie możemy coś na przykład rozszczelnić, tak?
I to ja bym radził jednak go nie rozkręcać. A łatwe to jest w ogóle, gdybyśmy mieli taką potrzebę? No są otworki na śrubki, wystarczy, myślę, że to jest krzyżak, szczerze nie próbowałem. To jest chyba krzyżak. Ściąga się wtedy pokrywę i tam jest normalny akumulator do odłączenia. Rozumiem, rozumiem, w ten sposób. Tak, więc poniżej tej, w sumie na lewej krawędzi już nic nie ma, na dolnej krawędzi mamy od lewej wejście na jacka zasłonięte zaślepką, wejście na micro USB też zasłonięte zaślepką, prawa krawędź jest gładka, tył, oczywiście gładka, w sensie bez żadnych złącz, ale są takie jakby, tak jak w tych pancernych telefonach, są takie jakby takie paseczki, wiesz chyba o co mi chodzi? Szczerze mówiąc, nie do końca. Takie profilowanie, nie wiem, może chodzi o to, żeby palce lepiej się ułożyły tutaj po prostu. A, okej, żeby po prostu, żeby ten telefon nam się z dłoni nie wyślizgnął. No, tak mi się właśnie wydaje, że o to chodzi. Albo no, na przykład, też... żeby się nie ślizgał po jakimś podłożu tak bardzo, jak gdzieś go położymy, tak? Bo to różnie może być. No w sumie dosyć, znaczy no ślizga się, ale nie aż tak o. Jak myślę, znaczy jak wiadomo, jak go popchnę, to się poślizgnie, ale nie aż tak. Ale oczywiście. Stawia jakiś opór. Trochę tak. No i przy okazji to całkiem ładnie wygląda, przynajmniej jak dla mnie. Na tyle mamy, przy górnej części telefonu mamy taki długi pasek, jakby wycięty w obudowie, gdzie mamy głośnik i aparat po prawej stronie. Czyli głośnik jest z tyłu. Pierwszy głośnik jest z tyłu. Aha. Tak, głośnik jest z tyłu, dosyć duży, ale powiem ci, że jak trzymasz telefon w ręku, jakby da się go złapać tak, żeby było wygodniej, żeby go nie zasłonić. Bo albo złapię telefon po prostu tak, że jakby trzymam palec wskazujący na górnej krawędzi, reszta gdzieś tam na lewym boku, a kciuka na prawej krawędzi, albo na przykład tak go złapię, że po prostu oplatam go wszystkimi palcami, to ta górna część telefonu jakby i tak wystaje sobie na świat. Rozumiem. I raczej dźwięku nie zasłonię tak łatwo. No to też może być wada troszeczkę, przynajmniej w niektórych sytuacjach, kiedy chcielibyśmy, żeby ten dźwięk był raczej taki dyskretny i trafiał tylko do naszego ucha. Będzie trudniej, bo głośnik jest poziomy, więc musiałbym telefon jakoś drugą ręką to zrobić, albo po prostu no, trochę się nagimnastykować, nie wiem, palcami jakoś no mieć tak. Chwyt. Niżej tego mamy logo Kata, to są nawet litery CAT, po prostu takie wyrzeźbione, że tak powiem. No i to tyle, jak chodzi o tył. Natomiast na froncie mamy od góry głośniczek do rozmów, taki malutki, ale on jest wąski, ale taki dłuższy. Trochę. Mhm. Trochę to wygląda, jakby to była przednia kamera. No przedniej kamera tutaj nie ma, no ale w sumie nie jest nam to potrzebna, tak? No mamy potem oczywiście ekranik i poniżej klawiaturę, która jest... Wygląda jak taka klawiatura z telefonu dla seniora, dosłownie. Przyciski są dosyć duże, z całkiem dużymi odstępami, wykonane z takiej gumy. One tak klikają, nie wiem, czy to usłyszysz. Słyszę, słychać. Nie są złe, nie powiem, że są złe, tylko mówię, takie pierwsze skojarzenie telefon dla seniora. No ale wiesz, tak z drugiej strony, to skoro on teoretycznie przynajmniej jest zaprojektowany do pracy w cięższych warunkach, to może i też chodzi o to, żeby te przyciski były dobrze wyczuwalne, bo załóżmy, właśnie, że... Pewnie, nie wiem, jakieś rękawice, że co, chcesz go obsługiwać, no dokładnie, w jakichś rękawicach. Pewnie czym, tak. Że jest ten telefon może czymś na przykład ubrudzony, no to... To faktycznie jest... Ma to sens, żeby te przyciski były takie. No to też mi się tak wydaje w sumie. Jest w tym coś. Tu mamy klawiaturę numeryczną standardową, gdzie na piątce są, tak jak w Nokii, dwie kropeczki na skrajach. Takie tylko mniej wyczuwalne, ale widać je. Nad tym jest duży joystick czteropozycyjny z wystającym jakby nad tym klawiszem Enter. Jakby wyżej jest od tej ramki. No i jakby po bokach tego joysticka mamy po dwa klawisze funkcyjne. Czyli słuchawki na dole i na górze klawisze funkcyjne. Nazwijmy je tak roboczo sobie F1, F2. Czyli joystick tu jest ramką, takim kwadratem pewnie, tak? Tak, z wystającym enterem. Mhm. Też taka ciekawostka, jakby telefon jest, ma dookoła swojej górnej krawędzi taki wystający element plastiku. Ja myślę, że to jest dla ochrony ekranu, że jak upadnie na ten ekran, to on upadnie bardziej na tą ramkę. Jeżeli na przykład upadnie oczywiście na jakiś ostry kamień, no to wiadomo, że trafi w ekran, ale jeżeli na podłogę, to raczej ta ramka zamortyzuje cały wstrząs. I ta ramka... Ona obiega cały telefon z wyjątkiem dolnego rzędu klawiszy. Nie wiem dlaczego. A jakby to zawycięta. Mhm. Jest taki pasek, że po prostu jest odsłonięte. Nie wiem dlaczego. Mówię tego taka ciekawostka po prostu. Teraz tak, ja sobie pozwolę telefon podłączyć do karty dźwiękowej przez jacka, bo oczywiście będziemy prezentować go. Jak działa, bo jego głośnik jest średniej jakości.
Bo... Nie jest zły, ale no, na dłuższą... Powiem tak, jest lepiej niż w Nokii, ale mogłoby być jeszcze lepiej. Natomiast warto już tak zajawić, że ten telefon do nas się odezwie, tak? Oczywiście, tam, no oczywiście bo się odezwie. Bo tam no, rozwiązanie to... czytające jest, chociaż jest. Chyba nie po polsku. Niestety. No niestety mamy znów angielski. No niestety. Ale zobaczymy, może coś z tego telefonu da się więcej wykrzesać. Kto wie? O właśnie. Tak jeszcze dodam, a właśnie, bo w sumie to powiem, zapomniałem o tym powiedzieć. To, że ja prezentuję ten K35, to ma niestety trochę znaczenia, bo tutaj iOS to nie jest trochę tak jak Android, bo w Androidzie tak naprawdę w tym momencie jest już w pewnym sensie nakaz wrzucania dostępności. Teraz raczej nie spotkamy telefon z Androidem, który nie ma dostępności wbudowanej. A przynajmniej jeżeli on chce spełniać te standardy Google'a i jeżeli chcemy, żeby tam w ogóle rzeczy od Google'a się znalazły. Na przykład rzeczy, na przykład telefony Huawei'a, które zostały tam wykastrowane z tego, z rzeczy google'owskich, to wcale nie muszą mieć tej dostępności, tak? Wiesz co, nie. Czy muszą? Szczerze? Wiesz co, to jest, akurat TalkBack jest raczej... No, nie jestem pewien, ale chyba jest wbudowany jakby w AOSP, czyli w tą bazę taką Androida. Chociaż akurat Huawei no, trochę jednak o to dostępność dba, nawet własny screen reader. No właśnie, oni przecież mają coś swojego. Zrobili, powiem tak, nie miałem w ręku żadnego nowego, nowszego Huawei'a, więc nie jestem, mówię, do końca pewien nie jestem. Ale wydaje mi się, że tam powinien być normalnie jakiś talkback albo coś tego typu. Mhm. W każdym razie no to już jest rzadka sytuacja. To się z tobą zgadzam absolutnie, że no, rzadko jest tak, żeby Android do nas się nie odezwał. On na początku się może nie odezwać, ale potem jak go sobie skonfigurujemy sami albo przy czyjejś pomocy, no to jest bardzo duża szansa, że będzie do nas gadał. Dokładnie. Natomiast tutaj jest niestety trochę inaczej. Nie wiem jak w wersji iOS 3, powtarzam to, no bo jej jakby w polskim, na polskim rynku nie ma. Nie wiem kiedy będzie dostępna. Może w tym roku razem z premierą Nokii 2660 Flip globalną. Nie wiem, zobaczymy. Ewentualnie po prostu spróbuję sprowadzić coś z zagranicy i wtedy się dowiemy też. To jak oczywiście sobie dowiedział, no to się odezwę. Natomiast w przypadku KS 2 sytuacja jest trochę słaba, ponieważ producenci niezbyt chętnie, mam wrażenie, implementują tę dostępność. Nokia na przykład na rynku europejskim w ogóle nie ma dostępności w swoich telefonach z iOS-em. Tak się naciąłem się tak na początku z Nokią 6300 4G, o której chyba coś nawet mówiłem w poprzedniej audycji. Natomiast na rynku, co ciekawe, amerykańskim, w przykładowo Nokii 2720 Flip, 2720 Flip, ta dostępność jest. Nie wiem dlaczego tak jest, ale tak jest. Być może po prostu niewidomi amerykańscy klienci wymogli na producencie po prostu. Ale ja ciekawe, że tego w ogóle nie rozumiem, bo normalny, nazwijmy to czysty obraz iOS-a, dostępność jeszcze sobie ma. To po co oni grzebią i usuwają to wszystko? Naprawdę im te, ich te 5 MB czy tam, dobra, 10 zbawi tego głosu? A jak to jest w ogóle z tym systemem? Bo mówisz czysty obraz. No, czyli... mam na myśli takie coś, co po prostu dostaje producent, albo co na przykład sobie instalujesz na jakimś Raspberry do testu. No właśnie o to mi chodzi i o to chciałem zapytać, czy to można ewentualnie by było, mając jakiś telefon, który wspiera ten system, jakby go przeflaszować i zainstalować sobie samodzielnie takiego KOS-a, na przykład w nowszej wersji? Tutaj muszę odesłać do kolegi, może się odezwie, jak pozwoli, że tak powiem, to dam mu jakieś dane kontaktowe jego... Na LTE nazywa się jako Ensoft 15. On się na tym bardziej zna, jak chodzi o takie rzeczy. Chociaż wydaje mi się, że niestety nie. Chociaż nie, czekaj. Custom ROMy do niektórych telefonów powstały. Jest to trudna operacja? Testowałeś coś takiego? Mówię, nie. Tutaj raczej Ensoft, myślę, trochę więcej informacji. Nie wiem, czy próbował. Też ma telefon, dokładnie ten sam, co ja tutaj w ręku mam. Nie wiem, czy próbował już coś robić. A to może do nas się odezwie. W sumie fajnie, dobrze by było, jakby się odezwał. Ja mówię, jak ktoś, to się go zapytam. Albo tu, po prostu... albo w komentarzu pod audycją, kiedy ją opublikujemy. To... No bo fajnie by było wiedzieć, tak? Czy jest w ogóle jakaś taka szansa, żeby się czymś takim pobawić? Ja powiem tak, na przykład jest Nokia 8114G, 8810, 8810 4G, dobrze mówię. 8110, przepraszam, bo cyferki mi się pogubiły. Telefon bardzo, no fajny, po prostu kultowy, tak? Banana chyba raczej kojarzą ludzie z Matrixa. Wiesz chyba, o którego mi chodzi?
W sensie model telefonu konkretnie nie. No banan, ten taki ten ma taką klapkę rozsuwaną na klawiaturze. No takie to by, takich telefonów to było chyba troszkę, ale... No ten, co był w Matrixie, nie wiem, czy może kojarzysz. No właśnie nie, powiem ci szczerze, to nie. Nie wiem, jak się tam prowadzić, no ale generalnie telefon bardzo popularny swego czasu, którego właśnie nowa edycja powstała na KiOSie. Jest to telefon chyba, który był najbardziej modowany przez społeczność. Nie wiem, czy tam jeszcze jakiś ROM dostępnościowy tam nawet nie powstał, ale tego też pewien nie jestem. Okej. Bo ten telefon teraz dość drogi jest. Ale powiem szczerze, nawet nie wiem, czy kiedyś go nawet nie kupię. Nawet po prostu do kolekcji. Bo jak gdzieś tam już wspominałem, ja kolekcjonuję telefony. No tak, to jest twoja pasja, ty zbierasz różne tego typu urządzenia, starsze, nowsze. Tak liczyłeś kiedyś, ile ta twoja kolekcja ma? 50 sztuk to jest minimum. Ładnie. Ładnie. To jest rzeczywiście, słuchajcie, to jest pasja. To jest człowiek z pasją. Oczywiście. No i przy okazji mam też sporą wiedzę dzięki temu, nie? Dokładnie. To się zgadza. Dobrze, no to co? Odpalamy? Tak, jeszcze tylko dokończę. Aha. Tak, tylko się dokończę. Dobra, no powiedzmy, że sobie załatwię ten telefon z rynku amerykańskiego. Cieszę się, bo w Polsce, szczerze mówiąc, szukałem. Tak na 100% pewien jestem, że ten KB35 ma tą dostępność. Nie wiem, jak z innymi. Może jakiś MyPhone UP Smart LTE to ma. Może ma to Alcatel Go Flip. Pierwsza edycja, która jest dostępna w Polsce. Twoją drogą, bardzo ładny telefon. Nie wiem. Na pewno wiem, że Kat to ma i też wiem, że Nokia tego nie za bardzo chce implementować. Dziwni. Kontaktowałem się z supportem, wyjaśniali to jakoś coś z trudnością z wykonaniem operacji, co jest, mówię, tak jak mówię, śmieszne, bo po prostu, no, czysty obraz tam dostępność ma, jakby sam system ją oferuje od startu. Ciekawa sprawa. Dlaczego tak jest? No ale cóż, tego w tej audycji nie rozstrzygniemy. Teraz to możemy co najwyżej uruchomić sprzęt. Tak. Tak, jeszcze tylko dodam. Oczywiście dostępność musi włączyć nam osoba widząca, żeby to zrobić. No właśnie, gdyby telefon miał przyciski głośności, byłoby prosto, bo to by był skrót dosłownie jak w TalkBacku, czyli przytrzymanie tych klawiszy. No, gdy telefon przycisków nie ma, musimy sobie wejść w menu, w ustawienia, przejść na zakładkę dostępność i tam wybrać sobie coś jak odczyt. No i telefon zacznie nam mówić. A i tu jest kolejna, moim zdaniem, dobra zmiana. Mimo wszystko, nieważne jaki mamy język, telefon będzie mówić. Jeżeli języka syntezy nie ma, będzie to po prostu język angielski. Czyli nawet jak mamy polski system ustawiony, to telefon będzie mówić po angielsku, po prostu głosem angielskim. Okej. Okay. Dobra, to włączam telefon, przytrzymując czerwoną słuchawkę. On zawibrował, puszczam. Wibracja w sumie dość delikatna. Też mnie to zdziwiło. Zobaczymy, kiedy się uruchomi. Aha! Jedzie ciężarówka. Tak jest. No i niestety, zanim on załaduje przynajmniej tam mowę, nie wiem, czy on już jakby teraz był dla widzącego. Dobry, zanim on załaduje przynajmniej mowę, no to trochę czasu niestety sobie mija. No to czekamy, bez cięć, żeby zobaczyć i usłyszeć, jak długo to trwa. Start, tak. Jak długo to trwa, dokładnie. Znaczy to jeszcze można mu wybaczyć, tak? No mówię, no telefon, parametry ma jakie ma. No tak, on się rozpędzić musi. Ale czy nie włączamy też telefonu co chwilę? Oczywiście. Ja ci powiem szczerze, że ja już teraz to w ogóle telefon cały czas mam po prostu włączony. No tak, ja mam tak samo. Prawie, że po prostu jest wyciszony na noc i tyle. Dokładnie, jakiś tryb nie przeszkadzać, czy skupienia teraz, jak to oni ładnie w iOSie nazwali, no więc, więc tak. Sprawdzam, czy on się odzywa, ale on jeszcze się nie odzywa. O! A, jeszcze muszę... Czekajcie, muszę jeszcze... Właśnie. Tu jest, w ogóle tu jest Svox Pico. Aha. Tu jest Svox Pico, od razu mogę to powiedzieć. Okej. Okay. Synteza. Słuchawki. Dobra, jest. Jest. W tym momencie jesteśmy na głównym ekranie. OKT, select. I nawet mamy tutaj informację, że wciśnij Enter, aby aktywować. Screen Reader jest dość rozbudowany. Co jest też na plus. Po głównym ekranie możemy się poruszać. Sound forward. Airplane lewo, prawo, góra, dół. Mobile network mamy tutaj airplane mode off forward. AirPlay mamy na głównym ekranie. Mobile network and data on forward unavailable. Mamy informację o sieci. Wi-Fi on forward. Włączenie Wi-Fi. Bluetooth off forward. Bluetooth. Geolocation off forward. Lokalizacja.
SIM Manager Forward Unavailable. SIM Manager, czyli po prostu zarządzanie kartami SIM. W tym momencie tu nie ma żadnej. Dlaczego? Włożenie karty SIM na szczęście nie jest takie trudne. Wystarczy wyjąć, jakby otworzyć lewy bok telefonu, taką zaślepkę. Następnie paznokciem wysunąć szufladę na karty. Tam na spokojnie można umieścić już karty. Nie wiem, dwie SIM, albo jedną SIM, jedną microSD. Zamknąć to wszystko i to będzie działać. To jest o wiele prostsze niż na przykład w Nokii. Bo w tej szufladzie, jak rozumiem, umieszcza się zarówno simki, jak i kartę na dane. Tak, ale trzeba pamiętać, że... Trzeba pamiętać o tym też, że... Dobra, jest. Left key, left square bracket, object, object, right square bracket, OK key, left square bracket, object, object, right square bracket, się teraz... right soft key, left SIM manager forward. Trzeba pamiętać o tym, że... Można mieć albo dwie simki, albo jedną simkę, jedną microSD. Aha, czyli ta szuflada ma pewną ograniczoną pojemność. Nie da się tam niestety wszystkiego. Rozumiem. A szkoda. Szkoda. Dobra. Calling USIM card forward unavailable. Mamy to card SIM. Calling FDN forward unavailable. Internet sharing USIM card. Tutaj mamy podłączenie internetu, czyli hotspota możemy sobie zrobić z telefonu. OK key. Wireless emergency alerts forward. Z alerty bezpieczeństwa. Airplane mode off. I jakby to jest pierwsza część. Home screen 8 p.m. Thursday, January. Bo jeżeli teraz. Media 8. Bo jeżeli ja jakby. To jest pierwsza część głównego ekranu. Jeżeli teraz. Ja teraz wcisnę czerwoną słuchawkę i teraz przeszła jakby na drugą. Do drugi etap ekranu. W tym momencie tu mamy informację o dacie. Ringtones and alerts 8/15, ringtones and alerts 8/15, 8. W sensie dzwonku, ale jakiś na przykład budzik mogę tutaj zobaczyć sobie, czy mam. Alarm 8/15, alarm 8/15, proszę bardzo, o 8:15 jakiś alarm jest. Media 8/15, media 8/15, 8. Ringtones and alerts 8/15, alarm 8/15, ringtones, media 8/15. Wciśnijcie w prawo. Bo to jakby wejście w tą daną opcję. Media 9/15, media 9/15, home screen 8:03 p.m. Thursday, January 1st. Żeby zobaczyć, czy to jest ogólnie ciekawe też. Left soft key, notifications, OK key, icon equals all apps, right soft key, contacts. O, to jest ciekawa rzecz, którą powiedział, czyli jakby lewy klawisz programowy, powiadomienia, enter menu, prawy klawisz programowy, kontakty. No powiedz mi, to jest chyba, wiesz, widać, że jest lepiej niż w Nokii, co? Oczywiście, że tak. Ten telefon jest znacznie bardziej rozbudowany, ma znacznie więcej możliwości i przede wszystkim, przynajmniej na razie, mam wrażenie, że jakoś tak stabilnie działa. Oczywiście mieliśmy tu jakąś taką małą zawieszkę, ale to, no, to nie było coś, co... No mam wrażenie, że ta Nokia zdecydowanie gorzej działała. Nie, no Nokia to była... teraz tak, jeżeli ja wcisnę, mówię, strzałkę w prawo, wtedy w daną opcję po prostu wchodzę. Jeżeli chcesz to wiedzieć najszybciej, godzinę i datę, wciskam czerwoną słuchawkę. Home screen 8:04 p.m. Thursday, January 1st. No, oczywiście godzina jest źle ustawiona, oczywiście data też jest źle ustawiona. Notifications, OK key. Powiedz mi, jak to jest, bo teraz ten telefon mówi syntezą angielską i interfejs mamy, jak rozumiem, też w języku angielskim. Tak, bo zmieniłem. No bo jednak... zmieniłeś, no bo tak, bo to byłoby bardzo nieprzyjemne słuchanie tej angielskiej syntezy wypowiadającej polskie teksty, ale właśnie chciałem się upewnić, że zmieniłeś, bo ja przez chwilę nawet sobie pomyślałem, że on jest na tyle inteligentny, że napisy mogą wyświetlać się w języku polskim, a on gdzieś pod maską i tak bierze sobie te komunikaty z angielskim tekstem. Nie, to tak ale nie, działa. Nie, dobrze to nie ma. Okej, okay. No to co my tu mamy? Jakby na ekranie głównym, jako takim nie masz nic. Natomiast jeżeli sobie wcisnę to Enter, właśnie się przyblokował i teraz muszę go home screen odblokować. 8:05 p.m. Thursday, January, media 8. Media 8, chodzi o głośność tych mediów. Rozumiem. Ringtones and alerts 8/15, ringtones and alerts, media 9/15, media 9/15. Jeżeli ja wcisnę, tak jak mówię, w prawo strzałkę na przykład, to oznaczało wejście w tę opcję. W tym momencie on oczywiście troszeczkę by się pomielić. Ringtones and alert, media 10/15, media. Przepraszam, lewo, prawo, zmieniamy głośność. Aha. Jest różnica?
Troszkę jest. O, teraz, zwłaszcza w tę stronę ringtones to słychać. Alert, media 10/, ringtones and alerts 8/15, ringtones and alerts 8/15, 8. I mamy w ogóle od razu jakby dźwięk danego dzwonka, patrz. Jakby od razu nie jest tak, że coś na sucho ustawiam, tylko naprawdę ustawiam dźwięk tego dzwonka. No tak. Alarm 8/15, no i alarm, alarm 8. Który brzmi domyślnie tak. I patrz, jaka jest jakość tej, 1000 razy lepsza niż w Nokii. Oczywiście. Media 10/15, media 10/15, 10. No to myślę, że tak jest dobrze głośność ustawiona, czy podgłośnik, przyciszyć, jak myślisz, coś trzeba zrobić? Myślę, że jest okej. Okej. Co się dzieje po przytrzymaniu przycisku wyłączenia? O, właśnie się chyba, a nie, dobra, jest okej, myślę, że się ściął, ale się nie ściął, okej. Przejdziemy sobie na, jakby... Left soft key, notifications, OK key, icon equals all apps. To dziwne, icon, coś tam, to jest tak jakby menu, nie? On nie wiem, czy on, nie wiem, czy on tam to czyta, ale to jest menu. Dobra, przytrzymuję w czerwoną słuchawkę. Power off. Co by to, mamy tutaj power off, czyli możemy wyłączyć telefon. Restart. Wyzrestować go. No i w sumie to wszystko. No, czyli najpotrzebniejsze rzeczy są. I teraz pamiętajcie o bardzo ważnej rzeczy. Thursday, bardzo ważna rzecz. Jakby wychodzi się czerwoną słuchawką ze wszystkiego, bo te klawisze programowe, one mają trochę inne funkcje. W sensie, jakby zaraz sobie to pokażę. Na przykład wejdę sobie, nie wiem, w menu. Na środku. Ja myślę, że możesz nawet o jedno przyciszyć tę syntezę, albo o dwie, jeżeli dałoby się, bo tu po prostu czasem to się musicie z nią przekrzykiwać. I mam wrażenie, że ona jest leciutko przesterowana. Może być? Myślę, że tak. Okej, okay, dobra. Wejdę sobie w menu. On nie powie, jeżeli, jakby on nie mówi, że wszedłem w menu, ale jeżeli się zaznaczył w dół, teraz już się nie wszedł. A już wiem dlaczego. Dobra, bo on musi niestety skończyć się wypowiadać. Ej, czemu nie chcę wyjść teraz z menu? No i właśnie to co, czemu... Dobra, inaczej. Jeszcze raz. To jest właśnie urok audycji na żywo. No kurczę, no. Dobra, wciskam jeszcze raz Enter. Czy wejdzie mi teraz z menu? Nie chcę wejść w menu, ale dlaczego? Dobra, już wiem chyba. Już wiem, ten telefon ma, zapomniałem o tym powiedzieć, jedną upierdliwą wadę. Jeżeli zmienimy jakąś głośność, cokolwiek, to musimy wcisnąć czarną słuchawkę, jakby żeby to potwierdzić. I w tym momencie ja mogę wciąć Enter i on nic nie powiedział, ale zawibrował i jestem teraz jakby w menu. Contacts. Call. Poruszamy się lewo, prawo, góra, dół, natomiast tak. Select right soft key options. O, i to zamówiłem. Bo widzisz, normalnie na przykład jakby się Nokia, to wciśnięcie lewego, nazwijmy to klawisza F1 byłoby opcję, a prawego wróć, nie? No tak. No tutaj wcisnę sobie prawy klawisz. Co się stanie? Move. Mamy przenieść. List view. Widok listy. Single view. Jakby widok pojedynczego elementu, czyli taki okay, dla, słabowidzących. Move. No to jakby nie za bardzo, nie wychodzi, prawda? List view. Trochę to jest jakby trochę inaczej. Usunę sobie listę, bo jest wygodniej. OK key, all apps, call log. Ponieważ. OK key, select, right soft key, options. I tak jak mówię, tutaj zawsze wychodzimy czerwoną słuchawką. Prawy klawisz to jest najczęściej opcja, natomiast lewy w tym momencie nie zrobi nic. Contacts, call log. Dobra, co mamy w menu? Mamy rejestr połączeń. OK key, select, contacts. Kontakty. Store. Sklep, o którym mówiłem. Assistant. Assistant. YouTube. A ciekawa, tylko Google Assistant. Tak, to jest normalny Google Assistant, nawet po polsku. Select, right soft key, options. Tylko haczyk jest niestety taki, słychać mnie? Tak, słychać. Haczyk jest niestety taki, że Google Assistant działa po polsku, ale jeżeli przestawimy sobie język na polski systemu. A no, więc obejście, cóż. Więc to nie jest do końca tak, że my na przykład obejdziemy sobie pisanie SMS-ów w ten sposób. Czy coś. Albo czytania nawet SMS-ów. Niestety nie ma tak dobrze. No ale w ogóle, że tu asystent Google działa. Tak, działa. Mamy tu YouTube'a. O. Już się zablokował. Jakby odblokować, wciskamy. Maps. Czerwoną słuchawkę. YouTube. Maps. Jakieś, nie wiem, co szczerze mówiąc. Messages. Mapy wiadomości. Chyba. Maps. Maps. Ono rzeczywiście, masz rację.
wiadomości, clock, zegar, camera, aparat, calendar, kalendarz. Żeby nie było, jeżeli wciskam klawisz, on wibruje. Nie wiem, czy to usłyszymy. Słychać? Słychać, tak. Wyszukiwarka, browser, email, mail, music, muzyka, Google, czyli po prostu wyszukiwarka, gallery, galeria, FM radio, radio, calculator, kalkulator, video, wideo, note, notatki, recorder, dyktafon, unit conf, jakiś konwerty jednostek, settings, ustawienia, file manager, manager plików, call log. No sporo tego, co? I wracamy do rejestru połączeń. Sporo, zwłaszcza kiedy porówna sobie to z Nokią. Gdzie no było tego wiele mniej. Tutaj nie wiem, czy wspominałem, ale mamy też na przykład Wi-Fi, więc możemy normalnie z internetu korzystać bez problemu z naszej domowej sieci. Idziemy jakby po kolei, jak to robimy. Jakby od czego zaczynamy omawianie tego menu? No wiesz co, myślę, że możemy po kolei jakoś przejść. No dobra, no to skoro tak. Zablokowanie, tak jak mówię, niestety on się blokuje. Wtedy zaczynać czerwoną słuchawkę. Call, log. Call logs. No tu pewnie za wiele nie będzie, skoro nie ma karty. No, tak, ale mogę wejść. Call log. I w tym momencie... Niestety, tu jest pierwsza wada telefonu. Nie wiemy tak naprawdę, czy coś tu jest. Unselected. A, przepraszam. Unselected. Po prostu tu nic nie ma. Jeżeli wciskam lewo, prawo. Unselected. Po prostu jest niezaznaczone, tu nic nie ma i koniec. Unselected. Unselected. Nic tu nie zrobisz. Unselected. No tak, no, ale to pewnie widzący będzie miał tak samo. Tak. Bo tu po prostu nic nie ma, jest pusto. Dokładnie, wciskam czerwoną słuchawkę. Contact. Żeby wyjść. No bo co to zrobić? Kontakty, no to zrobię już więcej. OK key, select, contacts. Left soft key, new contact, o. Right soft key, settings. I właśnie. Lista jest pusta, no to wiadomo, że to nic nie będzie mówić, prawda? Co mam w ustawieniach? Memory. Pamięć, czyli jakby gdzie ma zapisać kontakty. OK key, sort contacts. Sortuj kontakty. Set speed dial contacts. Czyli to jest jakby to wybieranie proste, OK czyli to przytrzymamy sobie jakiś przycisk i dzwoni na przykład do mamy. Wciskujemy inny przycisk. Dzwoni do dziadka i tak dalej, i tak dalej. No, znana funkcja z Nokii, ale bardzo przydatna moim zdaniem. Zgadza się. Set ice contacts. Jakby kontakty. Set speed dial, set ice contacts. Ice contacts, czyli rozumiem, jak to działa do końca. OK key, import contacts. Importuj kontakty. Export contacts. Eksportuj, oczywiście chodzi o plik VCF albo z karty SIM. OK memory. No i pamięć, tak zapisano, to zapisałem. OK plik. Key. Czyli wracamy contact. Po prostu do tego. Tak, no powiedzmy, że stworzymy jakiś kontakt, left nie? Soft key. Jasne. New contact, right soft, new contact, first name. I teraz tak. Left soft key, cancel, right soft key, options. Znowu mamy te opcje, mogę nawet z nie wejść. Add others. Dodaj jakby inne. To jest jedna opcja, okay, która jest. Select. I teraz new tak. Contact, new contact, new contact, first name. New contact, last name. To jest głupie, niestety. On będzie czytać jakby cały czas ten new contact przy każdym wcisnięciu strzałki, patrz. New contact, first name. New contact, last name. No trochę męczy, to fakt. Wiem, niestety. Dobra, na przykład mamy to imię. First name. Piszemy sobie na przykład tutaj test. Lefty. I tutaj, jak patrz, już sobie nawet normalne echo pisania jest. Lefty. No i wpisałem siódemkę, jak się zmazuje, szczerze mówiąc. Left soft key, cancel, right soft key, options, OK key, save, clear. O, dobra, mam. New contact, czerwona słuchawka. First name, clear, clear. Czerwona słuchawka. Cancel, contact. Czyści wszystko, dobra, jeszcze raz nowy kontakt. Mm-hmm. New contact, first name. I teraz jeszcze wpiszemy test. T, D, E, P, Q, R, S. Test. T. No i teraz jak na to pole to przejdę. New contact, first name test. Proszę bardzo, jest. Jest. New contact, last name. No nazwijmy na przykład sobie, na przykład wpiszemy radio. A powiedz mi, czy jak, żeby zacząć tu pisać, to musisz jeszcze to w jakiś sposób potwierdzić, czy po prostu nie. Przechodzisz do tego pola i od razu zaczynasz pisać na klawiaturze? Staję na polu i mogę pisać. Okej. Okay. Na przykład sobie tutaj radio sobie wpiszemy. P, Q, R, D, G, H, I, M, A, O. Radio. New contact, mobile phone. Tutaj wybieramy, wpiszemy numer, na przykład, nie wiem, sobie wpiszemy... Left soft key,
cokolwiek, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tak dalej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. New contact, personal email. Tu możemy pisać, a e-mail tego kontaktu, bo dlaczego nie? Left soft add. I mamy przycisk dodaj, no to wcisnę dodaj. Left soft key, add picture. Tu mogę, a, zdjęcie dodaj. Nawet można. Może na sobie zdjęcie. Add phone number. To drugi numer telefonu. Add email. Maila drugiego na przykład, bo dlaczego nie? Left add company. Dodać jakby firmę, którą pracuję. Add address. Adres zamieszkania. Add birthday. Datę urodzenia. Add note. Notatkę do tego jakąś, nie wiem, na przykład, no left nie wiem, no. Left soft key, add ringtone. Dzwonek customowy, dlaczego nie? Add picture. No i obraz. Add phone number. Z powrotem, więc. Add. New contact, first name test. I żeby to zatwierdzić. Left soft key, cancel, right soft key, option. Żeby zatwierdzić, wciskam okay enter, po prostu save. Enter. Can contact saved. Test radio. Search. W tym momencie, jakby w menu kontaktów mamy nowe opcje, mamy testy. Test radio. I kontakt, który jest jedynym zresztą kontaktem tutaj, ale on jest. Left search. I mamy jeszcze wyszukiwarkę, bo jak mamy dużo kontaktów, no to nieraz wiesz jak to jest, nie? Masz no dużo, tak. Na przykład, nie wiem, kontaktów nie ma, na przykład masz dużo Bartków, potrzebujesz nawet, nie wiem, do Bartka Kowalskiego przykładowo. No sobie na przykład wiesz, nie wiem, Bartek K, no i od razu ci wyskoczy ten Bartek Kowalski. Ale w ogóle jak mamy dużo kontaktów, to ta wyszukiwarka się przydaje, oczywiście, żeby nie scrollować tej całej listy, tylko po prostu, żeby wpisać, zawęzić ten wynik wyszukiwania i znaleźć to, czego szukamy. Dokładnie. Co możemy zrobić z takim kontaktem stworzonym? Test radio. Left soft key, new contact, right soft key, options, OK key, select. Oczywiście możemy do niego zadzwonić, wciskać zieloną słuchawkę. No teraz to jakby nic nie da, bo nie ma karty. W opcjach. Edit. Mamy edycję. Call. Możemy zadzwonić też z opcji. Send message. Wysłać SMS-a z opcji. Share. Udostępnić kontakt. Delete contact. Usunąć go. Settings. I ustawienia, które pokazywałem. Edit. Wciśnięcie Entera na kontakcie spowoduje. New. Call. To, czyli mamy znowu połącz. Right soft key, options, left soft. Możemy po prostu połączyć się, wciskając po prostu Enter na kontakcie. Message, test radio. Lub wysłać jego new call. Wiadomość. Czyli jakby. Message, o. Test radio. To jest tylko, to jest akurat niestety trochę, mam wrażenie, zbugowane, bo wciskam left Enter. Soft key, new call. Chcę wysłać wiadomość. Niestety on mi nie powie, muszę po prostu wcisnąć w dół message, i enter i wtedy jakby jest ta wiadomość. No tak, a nie masz od razu potwierdzenia, że coś się dzieje, że gdzieś nie. Coś otworzyłeś. No to jest jeden drobna wada, bo jak chcę wiadomość wysłać, zawsze mogę przecież z opcji wejść, tak? Jakby to jest taka drobna. Edit. Jego oczywiście usunę, bo po co mi on, nie jest to potrzebny. Send message, share, delete contacts, check off. Oczywiście trzeba zaznaczyć, search, które chcę usunąć kontakty. Check off, and. Left soft key, deselect all two. Right soft key, delete. No i OK key, deselect. I delete. Confirmation, delete one contact. This cannot be undone. Tak, to nie może być cofnięte. Left soft key, cancel. Right soft key, delete. Taka ciekawostka, trochę mam wrażenie, że jest trochę zaszłość z Symbiana Belle ostatniego, czyli jakby normalnie było tak, że mieliśmy po lewej stronie tak, po drugiej, po prawej nie. Tu mamy na odwrót. Tak jak w tym najlepszym Snowdenie było, czy mamy to po prawej tak, po lewej nie. Contact, one contact, as, deleted. No i jakby teraz jest pusta lista z powrotem, tu się niczego już nie dowiemy. Store. Sklep. Sklep. Right soft key, options. Sklep zostawię na później, bo jeszcze muszę go specjalnie, nic nie zrobiłem, połączyć z internetem. Okej. Okay. Assistant. Assistant, no to jakby też musi być internet. Okay, YouTube. Tu ta sama sytuacja. Matt. No, ta sama sytuacja. Messages. Wiadomości, no mogę wejść. OK key. No messages, press new to start communicating. Po prostu, nie ma wiadomości, wciśnij nowo, aby rozpocząć komunikację. Left soft key, new, right soft key, options. I znowu mogę sobie zrobić new, zaraz zresztą pokażę, jak to wygląda. Opcje mamy następujące. Settings. Ustawienia, których mamy. To jest to jedna, left jakby jedyna opcja. Key, new, delivery report off. Jakby potwierdzenie dostarczenia. Select. Auto retrieve messages on without roaming. Czyli mam wysyłać wiadomości przez select roaming. What push not assigned. Tu mamy push.
SMS sender number not assigned. Jakby ustawiony numer na sztywno, możemy sobie ustawić numer jakby nadawcy. Wireless emergency alerts. No i co o wiadomości o bezpieczeństwie. Delivery report on. I mamy raport doświadczeń, tak jak wracamy do pierwszej opcji. OKT select. No messages press. To co się dzieje, wciskam new. I wygląda tworzenie wiadomości. Message. Tu mamy coś, czego nie przeczyta, ale chodzi po prostu o wpisanie numeru do wyboru kontaktu. No w tym momencie tu jakby nie ma kontaktów, nie? No to on tego nie powie. Tu mamy message, czyli no, możemy przejść wiadomość. Wciśnięcie Enter spowoduje po prostu wysłanie. No proste, ale w sumie po co więcej, nie? No sam oczywiście, powiedz, że tak. Co nam tu więcej Enter do szczęścia potrzeba? Ja to oczywiście pokażę, jak już włożymy kartę do niego. Bardziej. OKT clock. Zegar. OKT. Alarm. No alarms have been set. Tu możemy ustawić od press razu new to get alarm. Started. Left soft key. I znowu mamy right soft key. Settings. Lewy przycisk to jest nowy, prawy z ustawienia. No co z ustawieniach? Clock settings. Snooze 10 minutes collapsed has pop up 10 minutes. Drzemka. Ile ma trwać drzemka? Co ile ma się po prostu odzywać? Select. Mamy jeszcze 10 minut. System alarm volume 9/15/9. Głośność alarmu. Vibrate on collapsed has pop up on. Czy mam po prostu wibrować, jak będzie nam alarm dzwonić? OK, sound fresh. To mamy dźwięk alarmu. Z jakiegoś powodu znowu jest to co z Nokii. On otwarza z dwóch głośników naraz, patrz. Aha. Hey? Widzisz to? No tak. Teraz to nawet mamy takie dosyć ciekawe opóźnienie przez to, że transmitujesz właśnie przez nasłuch. Ale pamiętasz, że w rzeczywistości brzmi to całkiem przyjemnie. Całkiem przyjemnie, tak, tak, oczywiście. Całkiem ciekawe te dźwięki są. No to posłuchajmy, no może, co no, tu mamy. Oczywiście, jakość też naprawdę moim zdaniem całkiem przyjemna. To są pewnie jakieś MIDI, ale no jakby jest duża różnica. Jest okay, na pewno lepsza synteza. Yeah. Tak, no i oczywiście, no bo to jest jakby też Pico, to jest NSX Pico, który jest znany na przykład ze starego Androida. Mówię, nie wiem, czy o MIDI, o instrumentach MIDI. A, dobra, dobra. No mówię, no właśnie jest o wiele lepsza. To jest ten taki domyślny. Domyślny KOS-a. Let. Chyba się wróciliśmy do początku. A nie, jednak nie. Tak podobne, ale jednak nie. Nie, bo tego nie było. Po prostu był podobny dźwięk. O, to o, na pewno tak, było. To było. To właśnie jest pierwszy ten dźwięk, który clock prezentowałeś. Tak. Wciśnięcie Enter spowodowałoby oczywiście wybranie tego dźwięku. No i to wszystko, co tu jest. Tworzenie alarmu wygląda tak klasycznie, oczywiście pokażę. Kiedy ma on zostać jakby zagrany? Cancel, OK key, select, right soft key, save. Repeat never. Kiedy ma powtarzać ten alarm? Sound fresh. Ten dźwięk alarmu. Bo oczywiście może domyślić dźwięki na inny dźwięk dla konkretnych alarmów, na przykład nie wiem. Ten dźwięk domyślny jest na przykład, nie wiem, dla tego jak się budzę, a na przykład nie wiem, jakaś tam jakaś trąbka, którą sobie zgram przez kabel USB, bo oczywiście mogę. To będzie jak na przykład, nie wiem, mam jakiś film. Prawda? No tak. I no ta wibracja. Alarm name alarm. Nazwa alarmu. Time 2024. Jak wygląda ustawianie tego alarmu? No właśnie, wygląda to tak. Repeat never. Time 2024. Tutaj zapisujemy, jakby zapiszemy sobie alarm. Left soft key, cancel, OK key, select, right soft key, save. Tutaj save'a mamy pod prawym klawiszem, nie tak jak wcześniej mieliśmy najczęściej po prostu Enter. Ponieważ tutaj wciśnięcie Entera na tym czasie. Select time. Left soft key, left square bracket, object, object, right square bracket. OK key, left square bracket, object, object, right square bracket,
Tu mam wrażenie, że znowu mamy jakiś błąd. Coś z tym object-object. To jest jakiś błąd. Tak. Select time, new alarm, time 20:24, 8:24 p.m. Ponieważ tutaj... Select time. 20, select time, new alarm, niestety... time 21:24, 9:24 p.m. Trzeba to trochę na czuja robić, niestety. Select time. W jaki sposób? Lewo, prawo, góra, dół, tylko że nie. Ja niestety zauważyłem, że on nie czyta tego, co się zmienia, a nie wiem dlaczego. Oj, to szkoda. A nie da się z klawiatury wpisać? Aż spróbuję, ale... Tylko czekam, aż przestanie mówić. No właśnie. 17:35. 17:35. Time 17:24. Można. Można. Najprostsze pomysły czasem okazują się jak najbardziej skuteczne. Oczywiście. Oczywiście ja to anuluję, bo potem ten alarm. No prosty budzik, ale jak widać działający. I to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim. Oczywiście. Kamera, no wejść można. OK key, select. App permission, more info. Telefon. Przepraszam. Mam nadzieję, że nie słychać. Słuchać tego iPhone'a, czy nie? Nie. To dobrze, no to niech sobie dzwoni. Left square bracket, check on. Teraz tak. More info. Tu mamy informację. Check on. Coś, co jest włączone. Nie wiem co niestety. More info. I to jest akurat trochę check problem, on. Bo more nie info. Wiem co zawsze, ale wiesz co, obstawiam, to jest lampa błyskawa po prostu. Left soft key. To znaczy, tu są jakieś, tu coś on mówił, a permission, więc pewnie to są jakieś uprawnienia. Tak, to też są tutaj tam uprawnienia. Wciskam enter na tym. O, widzisz, teraz jest check on, wciskam OK. O, rzeczywiście, miałeś rację. Dobra. Welcome to camera. W tym momencie self timer off selected 3 opcje mamy self timer, czyli po prostu co ile on ma sobie zrobić, na przykład auto, na przykład chodzi o to, że jakby z jakim opóźnieniem ma robić zdjęcie po wciśnięciu migawki. Czyli ten auto wyzwalacz tak zwany. Tak. Grid off selected unselected. Self timer grid off selected. Tu jest coś, czego się nie rozumiem. Gallery go to galerię. Gallery select. Camera switch mode, photo mode selected. Wybieram tutaj video zdjęcia mode lub wideo, żeby po prostu nagrać. Self timer off selected 3 seconds. Jakby w enter, wciśnięcie entera jest równoznaczne ze zrobieniem zdjęcia albo nagraniem filmu, wiadomo, tak? A jesteś w stanie nagrać jakiś krótki materiał, żebyśmy usłyszeli, jak to, jaki to ma dźwięk, spróbuję. Jaką to ma jakość? Spróbuję. Video resolution low standard. O, mamy jeszcze rozdzielczość wideo. Video player, video go to video selected. Video player, czyli jakby jaki odtwarzacz to ma być użyty, bo jeżeli sobie pobierzemy jakiś zewnętrzny odtwarzacz ze sklepu, no bo oczywiście możemy, to możemy go tutaj wybrać. Camera switch mode, photo mode, video mode selected. No i tu już ten tryb. Mam nadzieję, że to jest teraz tryb wideo. Chyba tak. Na chwilę odepnę, bo tak jak mówiłem, mam jakby słuchawki z mikrofonem, teoretycznie, znaczy kabel jest czteropinowy. No, mam nadzieję, że się nagrywa, bo niestety tutaj nie mam informacji zwrotnej. Jeszcze to, że... Dobra, wciskam enter, powiedzmy, nie wiem, zobaczymy, czy coś się nagrało, mam nadzieję. No bo potwierdzenia niestety żadnego nie mam, to jest wada tego. No niestety. No, ten czytnik ekranu rzeczywiście może dosyć sporo, natomiast no widać, że wszystkiego nam nie czyta, tak? Może ktoś uznał, że w sumie po co akurat nad tą aplikacją się jakoś bardzo skupiać. Video resolution, video player, camera switch, video resolution, camera switch mode, photo mode, video mode selected. No teraz tego nie pokażę. Będziemy to pokażę to. Tak, jak dojdziemy potem do jakiejś galerii. Tak, bo teraz to może być po prostu calendar. Kalendarz. OK key, select, right soft key, options. Kalendarz. Niestety albo stety. Jest, jak widzicie. Browser, calendar. Jest nie następny, ponieważ ja wcisnę sobie enter na kalendarzu.
OK key, select, right soft key, options. No, mogę, jest coś mogę wybrać, tylko co? January 1970, today Thursday the Winter Olympics. A, mogę sprawdzić co da, dzisiejszą datę. December 1969. O, dobra. January i w tym momencie dopiero mamy widok today Thursday the December 1960, January 19, Friday the Tooth No Event, Saturday the Three No Event, Friday the Tooth No Event. Czyli tu mogę, po prostu mamy jakby terminarz, tak? No tak. Jakby jego dodawanie do terminarza też klasyczne. Week view. Może mamy widok tygodni. Day view. Widok jakby daty. O, tak. Day view. Today. Jaki jest dzisiejszy dzień? Go to date. Wskocz do daty, dlaczego nie? Oj. Left soft key. Left square bracket object object right square bracket search. Calendar to display search. A wyszukiwarka, kalendarz, który możemy wyświetlić. Sync calendar. Synchronizacja kalendarza. Tak, 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 dokładnie. Ustawienia. Week view. No i ten widok tygodni potem. W ustawieniach mamy. January calendar settings and account. Dodać konto, no bo oczywiście możemy go synchronizować sobie z kontem, na przykład z kontem KIOS. A z Googlem? Szczerze nie wiem. Nie próbowałem. OK key. So sync calendar every 15 minutes collapsed has popped up. Kiedy ma go synchronizować? Events reminder 5 minutes before collapsed has popped up. Tak, tu mamy co ile jakby ile przed danym wydarzeniem ma nam przypominać o nim. All day events reminder on day of event collapsed has popped up. Tak, tu mamy wszystkie te wydarzenia. And account. No i dodaj konto. Zresztą zaraz wejdziemy, zobaczymy, czy to jest konto Google, na przykład, czy tylko KIOS. Jest w Google. Left soft key, jest Google. Back, OK key, select. No czyli tak się Google właśnie jest. Spodziewałem, że przede wszystkim to będzie konto Google'a, bo no te kalendarze to jednak w dzisiejszych czasach albo ktoś korzysta z kalendarza Outlook, albo z Google'a. Albo z Google'a, tak. Ewentualnie Apple, ale tu bym się nie spodziewał. Nie, no nie, no nie, nie ma szans, nie ma szans, dobra. No to już nie wszystko o kalendarzu, myślę, bo tutaj można o kalendarzu Google, mówić. Google. Calendar settings and January 1970, Friday the browser. Wyszukiwarka, oczywiście internetowa, no teraz jej nie pokażę, bo muszę połączyć z telefon z Wi-Fi. Mail tak samo. Music. Muzyka, no na razie to nic nie wgrałem, ale jak to wygląda, mogę pokazać. Jasne. Music library is empty. Add songs to storage to get started. Tak, pusta biblioteka muzyczna, dodaj coś do pamięci, żeby zacząć. Okay. Aha. Czyli teraz nie mogę nic zrobić chyba. Move. A nie mogę. Grid view. Nie, teraz nic nie mogę zrobić. Grid view move. All at Google. Music. Czyli to będę mógł zrobić dopiero jak wgram. Powiem ci szczerze, niektórych select aplikacji w ogóle nie otwierałem, bo nie miałem jakby takiej potrzeby, ale raczej większość otwierałem już. No to co mamy dalej? Już, już. Square bracket object object right square bracket OK key left square bracket all Google. Google, czyli ta wyszukiwarka Google'a. Gallery. Galeria. No to mogę wejść teraz do galerii. To tam bardzo będzie chyba ten materiał wideo. Gallery settings. Zobaczymy. Ustawienia galerii. Left soft key. Może coś jest, tylko po prostu niedostępne. Sobie go klikać. I nic nie słyszę. Wciskanie klawiszy jakichkolwiek daje taki efekt, że go nie ma. Tylko jakaś wibracja. Niestety galeria jest niedostępna. FM radio, gallery. Trochę szkoda, nie? No szkoda, bo przydałoby się, żeby chociaż dało się przełączać między tymi multimediami. Tak, no niestety nie możemy tego zrobić. Przynajmniej tutaj. FM radio. FM radio. 87.5. Oczywiście mamy frekwencję, znaczy częstotliwość. Działa. I co tu możemy zrobić? Możemy przede wszystkim to radio sobie nastroić. Z klawiatury? 87.9. Wciśnięcie prawego przycisku to jest automatyczne strojenie. Ale co teraz się dzieje? Stop. Wyszło i na ciebie. Publiczność. Słabo.
Nie wiem, czemu tego screen reader nie powiedział, ale wciśnięcie prawego przycisku jest... Realnie ocenimy dzisiejszą sytuację. I teraz góra-dół mogę zmieniać stacje radiowe. I to dosyć szybko działa. Tak, i to jeszcze oczywiście... To teraz jest mono, ale dlatego, że ja mam po prostu kartę mono w momencie podłączoną. Zgadza się. Wciśnięcie Entera po prostu powoduje... Ja tak. Wyciszenie. Radio naprawdę działa całkiem zgrabnie w tym telefonie. W nocy na południu wschodzie oraz w centrum kraju opady śniegu i śniegu z deszczem. Na południowym wschodzie przejściowe opady deszczu powodujące to też gołowek. Fajnie. Tylko może wyłączmy je, bo trochę zagłusza ciebie. Tak. Wciśnięcie lewego klawisza natomiast w radiu. Teraz nie chcę. Oczywiście. No i... I jeszcze morska prognoza. Czytają nam aktualną częstotliwość. Jak rozumiem, nazwy stacji, jakiegoś RDS-u, nic z tych rzeczy nie przeczyta nam. Powiem tak, domyślne radio nie, natomiast jeżeli jakieś sobie wrzucimy ze sklepu, no to... Może. Jeszcze wejdę w to radio, bo... 107.8. Tutaj częstotliwość. Mnie to tylko dziwi, że to radio nie ma jakichś dużych, specjalnych opcji. Może właśnie tu dali pole dla twórców aplikacji zewnętrznych. Calculator. Możliwe. Kalkulator. OKT 0. Plus. No kalkulator. Minus. Multiply. Nie wiem, na przykład sobie zrobimy, nie wiem. 5. Plus. 5 razy. 8. 5 plus 8, przepraszam. Minus. Plus. Plus. Plus, multiply, multiply, divide, divide, minus, multiply, multiply, minus, minus, video, dobra, okay, calculator. Od początku, żeby nie było, ja wam powiem, co robię. Zero. On mówi nam zero, czyli jakby jest... Left soft key, clear, right soft key, clear all. Jest jakby czysto na planszy, tak to nazwijmy, no nie? Aha. I teraz tak, ja sobie wpiszę jakąś cyfrę, powiedzmy znowu piątkę. Five. No to następnie. Wciskam Enter, żeby ją zatwierdzić. Zresztą akurat tego nie muszę robić, bo to jest takie opcjonalne zatwierdzenie. To ciekawe. Teraz wybieram sobie operator matematyczny. Plus. Jakby pod górą mamy plus, minus. Minus, minus, plus. Lewo. Divide. Czyli mamy dzielenie. Minus. Multiply. I mnożenie po prawo. Multiply. Na przykład, nie wiem, razy. 5. Wciskam Enter. Equals 25. No i wynik 25, bo 5 razy 5 to 25. Left soft key, powiedz mi, więcej right potrzeba? Soft key, no, więcej raczej nie potrzeba, przynajmniej gdzieś tam w szkole, tak? Jakieś no, dodatkowe, prostu... bardziej zaawansowane funkcje może by i się przydały, ale no, jako taka aplikacji... podstawa wystarczy. To już jest domena aplikacji zewnętrznych. Prawda. Które oczywiście, tak jak mówię, są. I moim zdaniem ten kalkulator po pierwsze jest o wiele nawet lepszy niż ten tej Nokii. Ja mam to dopiero za przykład, no bo jakby to był telefon trochę podobny, bo tam w ogóle nie był dostępny. A po drugie, nawet to, że ten telefon działa po prostu płynniej niż ta Nokia. Dużo płynniej. A to się zgadza. Video. No ale mam wideo, no to jakby jest to tak naprawdę skrót, który przenosi do filmów, tylko że... Video. Do filmów, które jakby wgramy, nie do naszych filmików, tylko do filmów, które my mu wrzucimy. Left soft key, camera, OK key, select, right ale soft key, możemy sobie w tym momencie też przejść do kamerki od razu. Nie wiem sobie dlaczego z wideo, czyli z otwracza wideo, możemy przejść do kamery. Okej, okay. Ale ciekawe czy, a tu nie będzie tych filmów, które nagraliśmy. No nie będzie. Video. A jednak jest. Na chwilę odepnę, bo tak jakby słuchawki z mikrofonem. Teoretycznie ciekawość terapinowy. Widzisz, mówię, ja tutaj trochę się jeszcze uczę troszeczkę, bo no, mam ten telefon mnie się zaskakuje cały czas. Nie mam informacji zwrotnej. Zaraz powiem dlaczego. Wiecie, jakość dźwięku jest całkiem sensowna, jakość nie? Dźwięku jest całkiem ładna, tak. A teraz ci powiem, o co mi chodzi z tym, że on mnie zaskakuje. Ostatnio jak tu byłem i wchodziłem, to tego żadnego filmu nie było, chociaż nagrałem. O proszę. No a teraz nagle jest. No to może jak jest, wiesz co, może jak jest jeden, to on nie czyta list, a teraz, że były dwa... A może... To sobie z tym poradził. Co my w opcjach? Bo ja mam takie wrażenie, że on się na takich jakichś właśnie listach jednoelementowych może gubić.
Możliwe. Co mamy w opcjach? Mamy w głośność. Orientację ekranu. Left share. Udostępnij. File info. Informacje o pliku. Delete. Usuń. Volume. Głośność. Co mamy w informacjach o pliku? File info. File in cancel. Left soft key. Cancel. Niestety nic nie dowiemy. W sensie nie dowiemy się jakby od syntezy. Co tu jest? Szkoda, bo tu byśmy mogli sobie odczytać pewnie jakieś informacje o kodeku albo... Niestety, notatki. OK, note is empty. Please press new to add a new note. Tak, notatki są puste, proszę wcisnąć nową, żeby stworzyć nową notatkę. No to zostaje nam to zrobić. On nic nie powiedziałby, ale jakby nie musi. Left soft key, cancel, OK key, icon equals enter, right soft key, save, clear. Czy rozchowka to jest clear, czyli czyszczenie? No na przykład sobie piszemy left soft key, i nie wiem, cancel, co tu wpisać, jakiś pomysł? Key, icon equals enter. Nie możesz pisać cokolwiek, nawet to jest test. G, hi, G. Na przykład sobie piszemy clear, G. Wszystko sobie zmarzymy. Clear. Nie, na przykład piszemy sobie, no piszemy po polsku, będzie źle czytać, ale dobra. To jest niestety coś, co go... Clear. Patrz. Śmieszna rzecz. Wciskam literę T, wpiszę. Teraz wciskam, tak jak musiał O wpisać. Widzisz? On jakoś dziwnie zawija teraz sobie listę. No tak. Ja nie wiem dlaczego. To znaczy, ale jaką listę zawija? Mówisz liter. No bo patrz, ja wciskam literę T. No. Wpisałem literę T. Czyli wpisałem ósemkę. Może nieprecyzyjnie się wyjaśniłem, to przepraszam. Wcisnąłem T, czyli ósemkę. Teraz, żeby wpisać O, muszę wcisnąć 3 razy szóstkę. Szóstkę, w teorii. Tak. A w praktyce? O, O, N. Jakby on idzie od końca, w czego mamy dwie litery E, O. A to rzeczywiście ciekawe. Tylko dlaczego i w ogóle jak to jest zrobione? Przecież to jest nielogiczne. Jakieś dziwaczne coś się wpisało. Left clear, 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 cancel. Note is empty. Więc, a czy ja nie wiem, jest to, a czy nie wynika to z tego, że po prostu masz opóźnienie przez te wejście liniowe i trochę ci się ta kolejność przez to myli? Nie, ponieważ pamiętasz, jak pisaliśmy SMS-a albo tworzyliśmy kontakt? No tak. To wszystko było normalnie. Tam wszystko a może normalnie. To jest jakiś słownik? Zapewne jest i on tu przeszkadza. A ciekawe pod, czekaj, gdzie to w tych Nokiach było? Pod krzyżykiem. Tam chyba można było przestawiać. Aż sprawdzimy sobie to. Dlaczego nie? Capitalize. Duże litery. Lowercase. Małe literki. Uppercase. Znowu duże litery. Number. Numery. Predictive. A? Widzisz. No jest, rzeczywiście. Predictive. Left soft key. Cancel, OK key, capitalize. Zresztą małe litery. Lowercase. Zobaczymy, czy to coś da. Left soft key, T, M, działa. O, specifo, J, D, E, P, Q, R, S, T, space, J, D, clear, T, D, E, P, Q, R, S, T, period, period, clear, clear. T, period, comma, space test. No i zapiszę notatkę na przykład sobie. Left soft key, cancel, OK key, icon equals enter. Czyli prawym klawiszem. Right soft key, save. Jeszcze jedno takie pytanie. On dość często w różnych sytuacjach mówi, co zrobić, żeby... No, zadziała się jakaś akcja, to znaczy mówi o tych różnych klawiszach. On to mówi sam z siebie, czy ty coś musisz uścisnąć? Ja to mówię sam z siebie, to jest po prostu automatyczna podpowiedź. Rozumiem. No. Clear. Tak właśnie wyglądają notatki. Left soft key, cancel, OK key, icon equals enter, right soft nie tylko, key, save. Dlaczego on nie chce zrobić tego save'a? Ja mu wciskam save'a, on go nie chce przyjąć. Clear. Widzisz? Clear. Ja mogę sobie... Clear. 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 On nie chce tego zapisać. Clear. No dobra, a clear. Jak z tego po prostu wyjdziesz... Clear. 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 To jak żeby clear. Wyjść, to muszę clear. Wszystko wymazać, bo to wraz słuchawka jest jednocześnie klawiszem clear. A enter... Próbowałem i niestety...
Bo może taki mi pomysł przyszedł do głowy. Może w pierwszym polu, może tu jest coś takiego, że jest notatka, w sensie tytuł notatki, nie, a potem tekst. Nie, tu jest jedno wielkie pole. Jedno pole. Capitalize. Lowercase. J. Jakieś głupoty wpiszę nawet, nieważne. J. Teraz. J. K. Left soft key. Clear. Nadal to nic nie zmieniło. Clear, clear. Nie wiem, jest jakiś problem. Tylko właśnie left nie wiem, czy to po czyjej stronie, że tak powiem. OK key. Icon equals enter. Czy było śmieszniej, to wcześniej działało dobrze. Nie wiem, o co to chodzi. Ot urok audycji na żywo. No, pewnie tak. J. Clear. Left soft key. Cancel. OK key. Icon equals enter. Enter, oczywiście chodzi tu o enter jako enter, czyli nowa linia. Nowa linia, tak. Clear. I teraz jest inna sytuacja. Left soft key. Cancel. Bo ja nie mogę teraz nic zrobić. Icon equals enter. Jak przyczyniam przed tą Sławkę, mogę go na przykład zrestartować? Sprawdźmy. No nie. Capitalize. Lowercase. Jakby ściął się po, i to poważnie, bo... Left soft key. Cancel. OK key. Icon equals enter. No i właśnie teraz mamy poważną ścinkę, ponieważ ja nic nie mogę zrobić. Aha. A jak... Czyli masz usunięte teraz wszystkie elementy, cały tekst w tej notatce? Teoretycznie tak. Dobra. A gdybyś spróbował przełączyć się znowu na to... Przewidywanie krzyżykiem. Teraz. Upper number. Predictive. No jest. I spróbuj teraz wyjść z tego. Left soft key. Cancel. OK nie. Key. Icon equals enter. J. Look. J. D. Clear. Clear. J. Clear. Jest puste pole. Ja nie mogę nic left zrobić. Left soft key. Cancel. No. OK tylko key. Dlaczego? Icon equals enter. Nie wierzę, że ten nie go zwiesił. Po prostu to jest... A czy jest jakiś... sposób na zrestartowanie telefonu? Tak, przytrzymanie czerwonej słuchawki, tylko ona nie chce teraz wyjść. No to doszliśmy do dosyć interesującego momentu w naszej audycji. No tego to się nie spodziewałem, nie wiem jak ty. No to jest urok, słuchaj, audycji na żywo. O! Chyba się udało. Co, udało ci się go zrestartować? Tak. Okej, okay. To czekamy aż się ciężarówka. Tak, jest. Ale żeby, no naprawdę, no nie mogę uwierzyć, żeby notatnik go zwiesił, naprawdę, no po prostu nie mogę w to uwierzyć. Pochwaliliśmy go dość mocno i to były chyba pochwały na wyrost, bo szczerze mówiąc, no notatki, to wydawać by się mogło, że coś takiego dość istotnego. Co, aż mnie kusi sprawdzić, czy jeszcze raz to się stanie. Zawsze możemy spróbować. Bo po prostu, no mam nadzieję, że to była sytuacja jednorazowa po prostu. Zobaczymy. Zobaczymy. Swoją drogą przypominamy, możecie do nas pisać, możecie do nas dzwonić. Jesteśmy na Zoomie, tyflopodcast.net/zoom. Jest też kontakt.tyflopodcast.net, jest Facebook, jest YouTube, a i są RSS-y, już działają tak na marginesie w Tyfloprzeglądzie, którego jeszcze nie ma na stronie, ale wczoraj był, to mówiłem o tym, że mogą być problemy z aplikacjami zewnętrznymi, ale że w ciągu kilku dni uda nam się to naprawić, no ale udało się szybciej, także już wszystko działa, to tak przy okazji. No dobra, to spróbujmy jeszcze raz te notatki. Home screen 8:49 p.m. Thursday. Media. Ringtones and alerts 8/alarm 9/15 alarm 9/ home screen 8:49 p.m. Thursday, January 1st. Tu są się wygadać. All apps, contacts, store, assistant, YouTube, maps, messages, clock, camera, calendar, browser, email, music, Google, gallery, FM radio, calculator, video, note. Wszukam note, jeszcze raz, bo to po prostu... To just test. O, nagle, first item. To się utworzyło? Left soft key, new. Interesujące. Left, right soft key,
Options. O, mamy opcję. Delete. Usuń. Share. Udostępnij. Search. Poszukaj. Sort by. Sortuj jako przez. Delete. No to usunę to. Confirmation. Note deleted. Dobra, spróbuję zrobić jeszcze raz nową notatkę. Left soft key. Podobnie do spokoju. Piszemy sobie na przykład, nie wiem, cokolwiek. J. L. A. Ale z tym przewidywanie, bo to tylko żeby sprawdzić. Dokładnie, tak, tak. I wciskam. Left soft key, cancel, OK key, icon equals enter, wary. T. Wary. Jakie słowo to się do wyboru, nie wiem, na przykład to. Left soft key, cancel, OK key, cancel, January, January first item. I teraz nagle powstało, teraz działa. I działa. O, to ciekawostka. Czyli to była, mam nadzieję, jednorazowa opcja. Znaczy oby. Sytuacja. Recorder. Dyktafon. O. OK key, select, right, recorder. Dyktafon jest całkiem przyjemny. Settings. Ma oczywiście opcję. Settings. Ten dźwięk. To jest dźwięk, który oznacza w ogóle, tak z tą drogą? Aha. 8K, smaller size, first item. A, tu mamy jeszcze jakość. Ale ten dźwięk oznaczający, ten? W ogóle nie wiem dlaczego. Zauważyłeś, że teraz się dźwięki odzywają, a wcześniej nie było tych dźwięków systemowych? Prawda. Też nie wiem dlaczego. No to co ten dźwięk oznacza? Ten dźwięk oznacza, że jest to jakby, nazwijmy to, krawędź. W sensie, niektóre listy... 90% list porusza się tylko w góra-dół, ale teraz są też na przykład listy, gdzie na przykład, powiedzmy, jest to na przykład ten kalkulator. W formie jakiejś figury, powiedzmy. No, tak? Na przykład ten kalkulator, gdzie miałeś lewo-prawo, jako dzielenie, mnożenie, góra-dół. Taki kwadrat jakby był. Tak. Z tego. Ten, i wtedy ten dźwięk... O, ten dźwięk oznacza nam po prostu krawędź tej listy. Okej. Okay. Że tu już dalej nie pójdziesz. 44K, mamy? 8K, mamy jakość, 8 kHz, 44, 44 wybieramy, nie? No pewnie. To jest jedyne ustawienie w ogóle tutaj. Okej. Recorder. Z niego na wszelki wypadek. Wyjdę. Recorder. Teraz wypinam. Recorder. Wypinam wtyczkę, żeby... Recorder. Recorder, oczywiście. I... W tym momencie powinien nagrywać. No to mówię coś, mówię. I wciskam Enter. Żeby nagrywać. 1, 2, 3, 4, 5, 6. To jest odliczanie, które... 8, 9. Można oczywiście zatrzymać. A co to odliczanie... Ma na celu. Chodzi o to, że możemy sobie ustawić nagrywanie z tak zwanym timerem, czyli po prostu takie na przykład masz w niektórych Olympusach. Domyślnie jest to 10 sekund, czyli po prostu wciskasz przycisk, on odlicza do 10, dopiero wtedy startuje nagrywanie. A, w ten sposób, okej. Okay. New recording. No to to, co wciskamy, ten new recording, nie? No tak. New recording. Wciskam new recording i... On w tym momencie powinien już nagrywać. To mówię sobie coś. Nagrywamy. No, zobaczymy, czy się zapisało. Coś tam nagrałem. Delete. Rename. Delete. Rename. Save as ringtone. Save to music. Settings. Delete. Confirmation. Delete the audio file. Nie. New recording. Delete. Rename. A, no dobra, bo lista jest trochę w innym. New recording. Miejscu. Unit conf. Dobra. Recorder. Do tego, jak ja wam to nagrać, jeszcze pokażę, ale jak przyjdę na plików, bo tutaj z dziwnych powodów nie ma listy nagrań, czego nie rozumiem też. To znaczy, lista nagrań to chyba nawet jest, ale z tym nagraniem, w sensie są opcje dotyczące tego nagrania, ale nie ma jednej. Odtwórz. No, no, nie, bo patrz. Nie, właśnie nie, patrz. To nie działa tak. Unit conf. Recorder. New recording. Nie ma listy. Jest po prostu tak jak w Nokiach. Masz jakby ostatni nagranie na wierzchu. A, okej. Okay. Z nim możesz robić co chcesz, ale jakby innym już nie. Rozumiem. Delete. Możesz sobie usunąć. Rename. Wyjść nazwę. Save as zapisać jako dzwonek.
Save to music library. Do biblioteki muzycznej, to w sumie jest ciekawe. Settings. Delete. Rename. Save as ringtone. No więc trochę tych opcji jest, dobra. No to wyjdę sam na razie. New recording. Unit.com. Konwertery jednostek. Area. Length. Area. Co wybieramy? Length. Speed. Temperature. Jakby co to jest, długość, co chcemy konwertować. Prędkość. I tak dalej. Temperature. Volume. Głośność, temperatura. Weight. Area. Weight. Tak, waga. Area. Tak, 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 tak. Weight. Area. Area to jest jakby przestrzeń. Length. Czyli po prostu metry. Area. Length. Dobra, na przykład weźmiemy sobie. Speed. Temperaturę, nie? No tak. Zero. No, oczywiście mamy widok wpisania, na przykład sobie, nie wiem, okay, key, 39. Select, right soft key, click 3, 39. I strzałkami. 102.2. No, niestety, okay, key, 39. Nie wiemy dokładnie czego, no ale przyjmijmy, że to są Celsjusze na górze. 102.2. Mamy Fahrenheity. 39. Więc to trzeba trochę niestety wyryć sobie na pamięć, bo znaczka nam niestety nie przeczyta, jaka to jest skala. No szkoda, bo mógłby. Ale pamiętajcie, zawsze pierwszy jest Celsjusz, drugi jest Fahrenheit. 102.2. Czy tu mamy Fahrenheita? 39. Tu mamy Celsjusza. To jest OKP zawsze. Select. Temperature. No to tak działa konwertor jednostek, tu chyba nie ma co przedłużać, prawda? OKP. Select. Dokładnie. 7. Ustawienia na koniec zostawimy sobie. File Manager. File Manager, no to przy okazji przyjdę do tego nagrania. OKP. Mobile phone. Card. Albo telefon, albo karta pamięci. Mobile phone. Email move. No i? Email move. Email move. Email move. Tu mamy maile. Email move. Copy. Select items. Maile mamy oczywiście opcję, kopiuj, zaznacz elementy. Search. Wyszukiwarka. Refresh. Odśwież. Details. Details, szczegóły. Copy. No, niedostępne niestety. Select items. Search. Refresh. Email move. Email move. Mobile phone. A właśnie, w sumie to wpadłem na pewien pomysł. Settings. Do powodu tego nagrania. Unit comp. Jeszcze. No. Recorder. New recording. Delete. Rename. Save as ringtone. Save to music library. Zapiszę to do muzyki. Tak, pokażę, i zobaczymy, co tam działa i co tam jest w ogóle. New recording. Save to music library. Dziękuję. Bo jakby ten new recording, delete, który stworzyłem, dobra. New recording. Note. Czekaj, teraz mogę wziąć muzyki, której nie mogłem pokazać gallery wcześniej. Google. Music. Music. Discover. Most played. Odkryj często odtwarzane. Recently added. Ostatnio dodane. Discover. No to zobaczmy te ostatnie dodane. Recently added. When music underscore new recording a new artist. No to. Search. Search. When music. Mute. One. Two. Left soft key. Up library. Nagrało się coś. Nadało się odliczanie. Right soft key. Ale jakość tego dźwięku. To jest odliczanie, które. O. Jest zdecydowanie gorsza niż wideo. Czyli. Bo. Chodzi o to, że. Bo to jest AMR niestety. Oj, no to szkoda. A teraz ja powiem o to, dlaczego nagrało się to w ten sposób, że mamy one, two, a potem dopiero mój głos. No bo wiadomo, trochę eksperymentowałem i sobie ustawiłem, żeby ten timer był na 2 sekundy. Jaka jest tego wada? No taka jak słyszeliście, niestety odliczanie też słyszymy. W której nam czyta synteza. No tak, a po tym odliczaniu tak naprawdę to powinno się dopiero uruchomić. A on... Ale nie, wiesz co mi chodzi? Chodzi mi o to, że on sam moment odliczania też nagra. Tylko, że jakby nagra same odliczanie syntezą, czyli... Przykładowo, że mam odliczone 5 sekund, czyli na początku każdego nagrania będę miał 1, 2, 3, 4, 5, a dopiero później samo nagrania. Rozumiem. Niestety. No i jakość tego dźwięku pozostawia wiele do życzenia. Moim zdaniem, jeżeli chcielibyśmy coś tam nagrywać za pomocą tego telefonu, no to chyba tylko wideo. Niestety. Music underscore new recording. Muzyka w sumie nie wygląda, tak to wygląda jak taki otwarty wideo, tylko. OK key, icon equals play, right soft key, options. When music underscore new, search, search. When music Z plikiem mogę zrobić, share. Udostępnić. Save as ringtone. Zacznij jako dzwonek.
Delete. Usunąć. Select multiple. Wybrać kilka plików. Share. No w sumie to wszystko. Więc otwórz muzyczny bardzo podstawowy. Chociaż oferuje akurat przewijanie, oferuje głośności, oferuje play, pauza, więc taki podstawowy do muzyki odtwarzacz wystarczy, ale nic wielkiego, co nie? Zgadza się. Music discover. Wyrys tego odtwarzacza. Google Gallery FM Rate Calculator Video Note Recorder plików. Unit Conf Settings File Manager Mobile Phone Mobile phone. E-mail move. A teraz dlaczego on tylko to mi czyta? E-mail move. Dlatego, że to jest telefon tak zwany locked, czyli to jest telefon bez uprawnień roota. Ktoś sobie pomyślał to tak. Słuchajcie, a po co mamy udostępniać to wszystko tak po prostu? Mamy przecież jest moduł wideo, jest moduł muzyczny. Tak, ktoś chce sobie obejrzeć film, sobie obejrzy w module wideo. Ktoś chce posłuchać muzyki, sobie posłucha w muzycznym module. Co za tym idzie, manager plików sam sobie oferuje niedużo. E-mail move. Bo on oferuje głównie dla karty opcje pamięci. E-mail move. Bo tutaj masz tylko folder mailowy, czyli to jest folder, gdzie są wiadomości mailowe zapisane. On jest jakby odsłonięty, a jeżeli chcesz uzyskać dostęp do reszty folderów z tego poziomu, musisz dać mu uprawnienia administratora, czyli flashować soft. Szczerze mówiąc, nie rozumiem tej polityki. To jest to dziwne. Takie odcinanie trochę sobie skrzydeł, bo... Mobile phone, card. No karty nie ma. Mobile ale gdybym ją wyłożył, to by byłaby tutaj jakby cała zawartość karty pokazana. Call log. Nie wiem, czy to chodzi po prostu o to, żeby ktoś sobie nie uszkodził telefonu przez przypadek, czy właściwie o co? Być może. Nie wiem, naprawdę tego nie rozumiem. File settings. Dobra, no to został nam rodzynek, czyli ustawienia. OK key, selected. Airplane mode off forward. Tu mamy ten airplay. Mobile network and data on forward unavailable. Czyli mamy tutaj jakby transmisję danych. Wi-Fi on forward. Będzie sobie Wi-Fi. Wi-Fi on radio on checked on radio on. Mamy włączone Wi-Fi. Off radio off not connect with WPS automatic Wi-Fi setup forward. Czy automatycznie się łączy z siecią? OK, z WPS-em. Select available networks forward. Dostępne sieci. Advanced settings forward. Ustawienia zaawansowane, czyli takie rzeczy typu możemy tutaj dodać sieć ręcznie na przykład. Zobaczyć adres MAC tego urządzenia i tak dalej. Znaczy jego kartę oczywiście. On radio on checked on event available network. Muszę się połączyć z internetem, dlaczego nie? Wi-Fi 32 locked 32 toil 1 2 3 4 5 6 8 0 9 7 0 5 secured by WPA/WPA2-PSK Wi-Fi 32 Wi-Fi 1-32 Wi-Fi teraz mi czyta po prostu całą listę sieci. Wszystkie sieci, tak. 911F secured by WPA2-PSK signal strength varied. Security WPA/WPA2-Wi-Fi 32 signal strength very security WPA/WPA2. I żeby jakąś sieć wejść, niestety to robi to na czuja. Wi-Fi 32 signal strength. Jeżeli wbiorę jakąś sieć, klikam Enter i to nagle mam dostępny dialog. Password. Show password radio off not checked show security WPA2. Wada tego rozwiązania jest taka, że nie wiemy, którą sieć wciskamy niestety. No tak, i trzeba trochę czasu poświęcić, żeby wybrać tę właściwą. Spróbuję to zrobić. Show password radio off not checked show password. Jeżeli ktoś się pyta, czy on nam czyta literki, jak wpisujemy hasło? Cancel. Show password. Nie czyta tych literek, co mi się akurat podoba. Ale tu jest coś takiego, show password, można no, teoretycznie jak włączyć. Jak to włączę? Password, J. No to nagle. J, K, clear. Wi-Fi 32, Wi-Fi 30, signal strength weak, password. To jest jakaś sieć. Wi-Fi 32, signal strength weak. Dobra. Password. Muszę się połączyć. Mam nadzieję, że to jest moja sieć. No muszę trochę na czuja zrobić. Show password. Tak więc. Uppercase. Number. Left soft key. Cancel. Show pass. Security WPA2. Signal strength weak.
password. No i wciskamy. Left soft key, cancel, right soft key, connect. Prawy przycisk, żeby się połączyć. Wi-Fi 32x, Wi-Fi 32x, Wi-Fi lock 32x, TOIA 1234568097056, secured by WPA/WPA2. Hyphen PSK Wi-Fi 32x Wi-Fi win minus signal strength security W signal password. No i to chyba jednak. Fail to connect incorrect password for Huawei B5. No i to nie była moja sieć. Tak jak mówiłem. To mi się bardzo nie podoba. Nie wiem, jak to mi się to po prostu bardzo, bardzo nie podoba. No zdecydowanie, bo jeżeli mieszkamy w miejscu, gdzie tych sieci bezprzewodowych jest dużo, to można naprawdę sporo czasu spędzić na tym, żeby podłączyć się do właściwej. Wi-Fi 32x, Wi-Fi 32x, Wi-Fi lock 32x, TOIA 1234, signal strength weak. Wi-Fi 32x, Wi-Fi, signal strength very good. O, to chyba jest moja, bo jest very good, więc myślę, że może być moja sieć. Left soft password. Myślę, tak na logikę mi się wydaje, nie? Po prostu, że to może być moja sieć. Powinno tak być. Blisko, dobra, zobaczymy. Number. Left soft key, cancel. No i wciskam connect. Wi-Fi 32x, Wi-Fi 32x, Wi-Fi lock 32x, TOIA 1234568097056, secured by WPA/WPA2. Hyphen PSK Wi-Fi 32x, Wi-Fi win minus 32x, Wi-Fi lock 32x, Huawei B535 to 911F off, line Wi-Fi 32x, Wi-Fi win minus IP address. Signal strength very good. Link speed 72M. Signal strength very good. Wi-Fi 32. Wi-Fi has no internet access. Open for options. Właśnie, mamy otwarte połączenie internetowe dla akcji. Right soft key. Forget. Mogę oczywiście zapomnieć tego w sieci, ale nie chcę tego zrobić. Wi-Fi 32. Available networks forward. Więc połączenie Wi-Fi niestety da się zrobić, ale jest trochę niedostępne. OK key. Select. W sensie niedostępny jest sam moment. Jest trudne. Po prostu. Tak. Available Wi-Fi on forward. Bluetooth off forward. Bluetootha. Geolocation off forward. SIM manager forward unavailable. Calling OSIM card. Calling FDN forward on internet sharing OSIM. Wireless emergency alert. Airplane mode off forward. Teraz tak, jakby tu mamy zakładki, ponieważ jeżeli teraz w prawo. Sound forward. Mamy dźwięk. Display forward. Wyświetlacz. Search forward. Wyszukiwarkę. Notices forward. Powiadomienia. Date and time data forward. I czas. Language, English, język. United input methods forward. I metody wprowadzania. Sound forward. Dźwięk. Myślę, że zaczniemy od tego dźwięku, nie? Dokładnie. OK key, select. Sound for volume forward. Głośność. Tones forward. Dźwięki, czyli tones, czyli po prostu te dźwięki. Oak tones vibrate on collapsed has pop. Ringtones office forward. Chodzi o dźwięki różne. Mamy tak. Vibrate on collapsed has pop up. Wibruj, kiedy przychodzi jakieś powiadomienie. OK. Ringtones office forward. Biuro dzwonków, czyli tu mamy różne dzwonki. OK. Notice alerts donuts. Ringtones office forward. Mogę wejść. Clear. I tu mamy dzwonki. Aha. To się nazywa w ogóle ciekawe, bo to się nazywa Ringtones Office. Dokładnie, tak nietypowo. No to tam melodyjka, którą już słyszeliśmy. No ja jeszcze raz mówię. Tak. Te dźwięki są po prostu współdzielone. Mniej więcej. Oczywiście no nie tak. Wszystkie. No na przykład tego nie było chyba wcześniej. Chyba był. Może był. A tego nie było na pewno. Nie, tego nie było. Tego nie kojarzę. Tak więc. Notice alerts donuts forward. Tu mamy notice alerts. Clear. Czyli po prostu powiadomienia, jakieś SMS-y, maile. Dźwięk bez dźwięku, tak? Jest taki tutaj? Nie wiem po co w sumie, bo można przecież wyciszyć to. No nie jest tego dużo. Nie dużo, ale może i lepiej. Przecież też może dać własny. No tak. Tak. Jak zresztą to zostało pokazane, zresztą nawet możemy coś nagrać na dyktafon. Tak, a to nasze mamy zarządzanie tonami. Manage system ringtones forward. Dźwięki systemowe. Clear. Adventure first item. Africa. I w tym momencie.
to mieliśmy. Nie, bo chcę tu pokazać, o co tu chodzi. Bo tu mamy dosłownie taki, nazwijmy to, widok dostępny. Bo w tym miejscu... My ringtones for system w tym miejscu, ringtones mogę, znaczy, w tym miejscu mogę dopiero poznać nazwy tych dźwięków. Aha. Sounds, disco, kai, office, techno, woody last item. Adventure first item. I on oczywiście. A, i to jeszcze rzecz, której nie mówiłem wcześniej. On nas informuje, czy to jest pierwszy czy ostatni element na liście. Patrz. Woody last item. Last item. Adventure first, first item. No, zgadza się. To jest taki dzwonkiem, możemy coś zrobić. Bluetooth. Możemy go. Email. Bluetooth. Przez Bluetootha, przez email. Maila. Messages. Przez wiadomości. Bluetooth. No więc możemy go po prostu udostępnić komuś. Email. Jak chcemy. Africa. My ringtones forward. My ringtones, czyli nasze dzwonki. Notice alerts forward. Notice alerts. System ringtones forward. Więc my ringtones, jeżeli nam się nie podobają te dźwięki, to możemy sobie po prostu dać własne. OK. Vibrate on collapsed has pop up. Ringtones office. Notice alerts donuts for manage tones forward. Tutaj to wszystko. Manage tones forward. W tych tonach. Other sounds forward. Inne dźwięki. Other sound, o. Dial pad sound on collapsed. A propos innych dźwięków, zdarza się, znowu zniknęły dźwięki systemowe? Zauważyłem. Nie wiem, naprawdę ja nie wiem. Tutaj akurat nie znam zależności. Mamy tutaj dźwięki, tony, czyli mamy DTMF-y. Camera sound on collapsed. Dźwięk kamery. Dial pad sound on collapsed. Dial pad, czyli po prostu też DTM, bo tu masz. Camera, dial pad sound on collapsed. Dwa tak naprawdę. Te dwie opcje tylko. Tu masz tylko te dwie opcje. Dokładnie. Dial other sounds volume forward. No i głośność, po prostu głośność dzwonka oczywiście. OK key, select. Volume sound forward. Niby nie dużo, no ale w sumie to jest telefon w miarę klasyczny, OK więc key, select. Wszystko co trzeba to jest, żeby ustawić. Display forward. Wyświetlacz. Display wallpaper. Tapeta. Brightness 50%, brightness 50%, 50%. Sobie zmniejszę w sumie. OK key, już tu jestem. Select. Screen timeout 30. Brightness 40%, brightness. Robimy to lewo-prawo, niestety nie mówi nam, o ile się zmienia, ale możemy to łatwo sprawdzić. Screen, brightness 10%, brightness 10%, screen, brightness 10%, po prostu brightness 10%, screen timeout 30 seconds, collapsed has. Wygaszacz ekranowy, 30 sekund domyślnie. Auto keypad lock-off collapsed has. Automatyczna blokada klawiatury. Display waterproof warning message on collapsed has popped up. Chodzi o taką display waterproof warning message. Jeżeli telefon OTT poczuje, że jest select mokry, to może wyświetlić nam wiadomość w stylu zamknij wszystkie pokrywki, żeby uzyskać efekt wodoodporności, żeby się nic nie uszkodziło. Takie ostrzeżenie po prostu. No, sprytne. Sprytne, ale w sumie dobre, bo dzięki temu raczej przez przypadek nie możemy telefon na przykład z otwartym jackiem. No, to prawda. Wallpaper. No i tu wszystko. Wallpaper. Display search forward. Wyszukiwanie, no to jakby tutaj w wyszukiwaniu to po prostu wyszukiwarka OTT zwykła. So notices forward. No i notyfikacje. Notices show on lock screen, yes collapsed has. Pokazuj na zablokowanym ekranie. Show after reboot, yes collapsed has. Pokazuj po resecie. App notices forward. Tutaj. Show app notices forward. Jakby trochę tego nie rozumiem. OK key. Show on lock screen, yes collapsed app notices forward. Ale to chodzi jakby jakieś. Nie wiem do końca, szczerze mówiąc. Też szczerze mówiąc, nie rozumiem tego komunikatu w ogóle. Właśnie mówię o tym, że nie rozumiem tego komunikatu. Mhm. Tutaj czas, chyba wiem. App no notices. Czy to nie jakieś powiadomienia aplikacji? Pewnie tak. W sumie to nawet miałoby sens, wiesz? Nawet to miałoby sens. Dobra. No daj czas, no tutaj mamy. Date and time. Date January 1st, 19, time 9:14, London UTC +1, time format 12, hyphen hour collapsed czasowy has popped, clocks show collapsed has popped up. Tutaj możemy sobie. Date January, clocks show collapsed. Możemy sobie tutaj jakby zegar, wyświetlić zegary świata tak zwane. OK key, select. Też w tym miejscu i oczywiście możemy tutaj też robić czas synchronizowany z internetem. Clocks, date and time. Language English. Język, no to wiadomo. United input methods forward. Nie, prawda, to jest wprowadzania. Input method. Use predictive on collapsed has popped. Użyj słownika, dziękuję. On radio on selected. Off radio off. Ale. Change input languages English. United States. Full speed forward. To jest coś, o czym specjalnie nie mówiłem. OK key. Bo select. Na początku powiedziałem, że język przestawia się razem, jakby klawiatury razem z systemem, no nie? No tak. Jest to prawda, ale możemy zawsze język sobie później ten wprowadzenia zmienić na polski, jak chcemy.
Czyli nie ma problemu z pisaniem wiadomości z polskimi znakami. Nawet jeżeli mamy system angielski. A no to rzeczywiście, to jest dobra opcja. Bo okej, zgodzę się z tym. On się automatycznie przemianuje na ten angielski przy zmianie języka, ale możemy go później też zmienić. Aha. Use predictive off to no i tu tylko te dwie opcje, czyli języki i słownik. OKT, use sound forward. No idziemy dalej w prawo. Screen lock forward. Blokada ekranu. Screen lock off collapsed has popped up. Wyłączona. Screen lock allows you to set a 4-digit passcode, which protects your phone from intrusions. Po prostu możemy sobie ustawić kod bezpieczeństwa w tym miejscu. No, czyli takie klasyczne zabezpieczenie telefonu, które chyba było zawsze. OK key, select. Add permissions forward. Add permissions, czyli tutaj możemy dać po prostu uprawnienia okay aplikacjom. Do not track forward. Nie śledź mnie, czyli po prostu możemy tutaj wyłączyć lokalizację. OK key, browsing privacy forward. Prywatność wyszukiwania. Lokalizację, czy to nie jest to żądanie do serwerów internetowych, żeby nie śledziły w tych statystykach? To jest ogólne. Po prostu lokalizację wyłączamy, nie śledzimy w internecie, nie udostępniamy lokalizacji aplikacjom i tak dalej. Jasne. To jest po prostu wszystko w jednej opcji, takie automatyczne. Nie, to nie i już. Okej. Okay. Screen lock forward. USB storage enabled forward. Mamy tutaj możliwość wyboru, czy mamy nam się wyświetlać po prostu select. Nasz telefon jako dysk USB, czy ma się tylko ładować. Media storage 919.95 megabyte available forward. Mamy tutaj gigabyte jeden na media. Select. Application data 934.88 megabyte available forward. Mamy gigabyte na aplikację. USB storage enabled forward. Bo to jest tak podzielone, masz jakby 4 giga pamięci. OK key. Coś tam sobie bierze system, coś sobie zostawia na wiadomości, kontakty i tak dalej. I masz też gigabajt na media i gigabajt na aplikację. W sumie całkiem ciekawe. W międzyczasie doczekaliśmy się komentarza na YouTubie. Wiesław napisał, że Xiaomi lepsze. No pewnie. Zależy co do czego. No, no właśnie, to tutaj na przykład dla mnie tak, dla mnie lepsze, ale. Ale może ktoś potrzebuje takiego telefonu prostego? I jest w stanie przełknąć tę angielską syntezę. Media storage 900. Że ona nie jest złej jakości. Nie no tak, tylko wiesz, jak ci ktoś przyśle polskiego SMS-a, to trochę ciężko. Tak, rozumiem to, ale wiesz, jak ktoś jest zdesperowany, czy coś? Albo telefon, po prostu to jako telefon awaryjny, takie coś mieć? No jasne. Zresztą wiesz, ja myślę, że gdyby się zająć rzeczywiście na poważnie tematyką romowania, można by tam wcisnąć jakiś polski głos. Swoją drogą, jaka jest w ogóle cena tego telefonu, bo tak... To jest bardzo zależne. Ja go dostałem, no tak pół mój, pół nie, bo się umówiłem po prostu, że potestuję sobie tam jakiś czas i po prostu najwyżej go oddam, a jak nie, no to zapłacę. Osoba, która jakby dostałem telefon, prosi, mówiła, że 270 zł. No ale to widziałem, że różne. Left square bracket object, niby, wiesz co, to jest right prawie podwójna cena Nokii, tylko że jakby dostajesz więcej niż dwa razy więcej możliwości, dużo więcej dostajesz możliwości. No zdecydowanie więcej, żeby tu jeszcze dało się właśnie tę polską syntezę wcisnąć, to naprawdę byłoby coś. Ja mówię, to jest... Left square bracket object, object right square bracket. To jest to, że... Left square bracket, ja myślę, że no, object, gdyby tak right podejść na poważnie tego do modowania, można by coś z tym zrobić. No mówię, Nokia na pewno 8110 4G ma dużą bazę modów już aktualną i tutaj myślę sporo dałoby się zrobić. Nie wiem, może już powstał jakiś mod, na przykład w ogóle chociażby ze zwykłą angielską mową. Mówię, no nie wiem. Fajnie by było, ale nie wiem. Chociaż myślę, że wciśnięcie tej mowy było możliwe, bo system KaiOS bazuje na Firefox OS-ie. Nie wiem, czy słyszałeś o Firefox OS-ie? Tak, słyszałem. A on tam ma jakieś zaszłości z Androida, mimo wszystko. Wygląda KaiOS jest taki rozwinięcie tego Firefox OS-a, który nie wypalił. Dobra. Media application data 900. Device information forward. Informacje o urządzeniu. Downloads forward. Pobrane. Battery 28% forward. Nie wiem dlaczego jest informacja o baterii w ustawieniach, nie pytaj mnie o to. Square bracket object object right square bracket. Ale to jest trochę bez sensu, bo patrz, jak chcę zobaczyć sobie ile mam baterii, muszę mieć ustawienia. No, a nie da się jakoś z ekranu głównego do tego dojść? Nie. Nie no, widzący, że się sobie zobaczy. No tak, paseczek. Mówię o nas. Bo to, wiem, bo to jest, wiecie pan dlaczego, bo to jest tak. Na ekranie masz po prostu paseczek, który pokazuje ci tak obrazowo baterię.
Dlatego tak rozumiem. Tak właśnie. Niestety. Accessibility, battery, downloads, forward, device information. Co mamy w tym device information? Device information, phone number, no SIM card. Nie ma numeru. Model B35. Tak, model telefonu. Model B, software KDOS 2.5. Czyli wersja systemu, czyli KS2.5. Software update forward. Możemy sprawdzić aktualizację, których oczywiście nie będzie, niestety. More information forward. Więcej informacji. Legal information forward. Informacje o certyfikatach legalizacji. Reset phone. Resetuj telefon. Phone number, no, no to zobaczymy te informacje reset dodatkowe. Legal, more information, device information. OK key, select. Które są oczywiście niedostępne. Ale za dużo byśmy chcieli. Tak. To samo od razu mogę powiedzieć, jest z tymi informacjami o certyfikatach. Call log. File settings. Dobra. Selected. Airplane mode off forward. KDO's account first. Device information for downloads forward. Battery 27% forward. Żeby było też ciekawie, wejście tutaj. Battery current level 27%. Pokazuje nam obecny poziom baterii. Power saving mode off collapse. Dobrze, żeby włączyć oszczędę energii. Turn on automatically never collapsed has włącz automatycznie. Turning on power saving mode will turn off the phone's data, Bluetooth, and geolocation connection to extend battery life. No po prostu jakby włączenie tego trybu oszczędzania energii wyłączy Bluetootha, wyłączy dane komórkowe i po prostu wszystkie różne takie usługi, które głównie bazują na sieci, no bo one najwięcej baterii jednak, że tak powiem, zjadają. Current level 27%. No, więc coś niby jest, ale... Current battery accessibility forward. To była najciekawsza opcja, prawda? No, dostępność. OK, tak. Select accessibility. Large text off collapse. Duży tekst. Has popped up. Readout on. Readout, który właśnie tu nas mówi. Large text off collapse. Readout wchodzimy on. Wchodzimy w readout. Readout on collapsed has popped up. No i teraz mamy dialog. Readout mode function reads labels of interface elements and provides sound response. Tak, czyli readout po prostu pozwala na OK key, select. Mówię tak szybko, udźwiękowienie telefonu. Speech rate 100% collapsed has popped up. Mamy prędkość mowy. 100% radio on, 150% radio, 175%, 100% radio, 150% radio. Mogę przyspieszyć trochę. Changes saved. Proszę bardzo. Readout mode function reads labels of interface elements. Jest różnica, nie? Jest różnica. Chociaż responsywność się nie zmieniła. Nie, no to zostaje tak jak jest. Changes saved. Readout on collapsed has popped up. Readout mode function reads late speech rate. Readout on collapsed has popped up. I to ostatnia opcja, która jest to readout włącz lub wyłącz. Readout mode function to wszystko. Tu żadnych innych ustawień tego nie ma. Readout on. Niestety. OK key, select. Large text off collapsed has popped up. Large accessible device information for KDO's account not signed in. Dalej mamy konto KOS. Anti-theft off. KDO's account anti-theft off. Airplane mode no i to wszystko forward. W ustawieniach. Okej, okay, powiedzmy, że chcemy sobie teraz przejść do internetu, prawda? No, przydałoby się, skoro jest taka funkcja. Contacts, store, assistant, YouTube, maps, messages, clock, camera, calendar, browser. Tu otwieram przeglądarkę. Top sites, Google. Tu mamy jakby się najpopularniejsze strony. Search. OK key, go, right soft key, no websites here, press search button to get started. I tutaj jakby jest tylko Google proponowany, natomiast żeby cokolwiek left zrobić, wcisnąć przycisk search. Wyszukiwania. Notification. Na tym momencie po prostu mamy dostępny pasek adresu, ewentualnie możemy coś tu wpisać. Clear. Co, wpiszemy tyflo podcasta? A spróbujmy. Left soft key T, double X, Y, ty. D, E, F. Tyf. J, K, L, M, N, O, P, N, O, D, B, C, P, R, S, T, period, comma, Diflopodcast, D, E, T, I enter. Search or enter URL. I can't find the server at www.google.com/search.
Nie wiem, dlaczego nie chce mi przy połączeniu z internetem, ale nie chce mi się wiesz co zrobić. Left soft key, left square bracket object, object right square bracket. Tak jakby nie było. Nie było sieci, mimo wszystko. Niestety prawda jest gorsza. No. Standardy się zmieniły i przeglądarka została wyłączona z obiegu. Przynajmniej ta. Aha. Oczywiście to nie jest to tak źle. To nie jest tak, że to nie działa w ogóle, bo spokojnie, zainstalujemy sobie coś zewnętrznego, to pójdzie. A będzie to działało z tym czytnikiem ekranu? A, do tego zaraz dojdziemy. Calendar, camera, clock, messages. Dobra, ale YouTube Max. Na przykład. YouTube. Czy on działa? Jak myślisz, działa czy nie działa? Server not found. Zobaczymy. Server not found. Left soft key, left square bracket object. No niestety, niestety YouTube nie działa. Press back again to quit browser. Niestety YouTube bardzo często sobie zmienia swoje API. OK key, select, right soft key. A tak jak mówię, system iOS 2.5 już jest dość długo nieaktualizowany. No tam jakieś mikroaktualizacje niby przychodzą, ale takie wiesz, takie bardzo drobne, drobne, drobne. Co niestety wyłącza trochę ten telefon z obiegu. Już, powoli, ale znaczy, on jeszcze jest używalny, tylko już powolutku niestety go wyłącza to. Chodzi oczywiście o rzeczy typu YouTube, no bo do dzwonienia to on się daje dobrze. Co o tym myślisz? No do dzwonienia tak. I mamy zawsze jakąś tam informację dotyczącą tego, jak gdzie dzwonimy, kto do nas dzwoni i tak dalej, i tak dalej. Myślę sobie na przykład sklepik. Connection error. A czy przypadkiem nie jest rzeczywiście tak, że ty masz jakiś jednak problem z tym internetem? Aż sprawdzę. Bo tego jest chyba aż za dużo. Selected. Selected. Airplane mode off. Mobile net. Wi-Fi forward. Wi-Fi on radio on check. Off radio off not checked off rate. Connect with WPS automatic. Available networks. Available. Wi-Fi 32. Wi-Fi 32. IP address 0.0. Link speed 72. Signal strength very good. IP address 0. Link speed. Ale poczekaj, poczekaj. IP address 0.0.0.0. No link chyba nie do końca. Wiesz co? To jest akurat błąd. Microsoft key. Akurat to jest błąd tego. Czytnik ekranu. Aha. On tu powinien przeczytać jakiś inny adres niż 0.0.0.0. Akurat to jest błąd czytnika ekranu. Rozumiem. Da się go zniwelować, niemniej jednak ja nie wiem jak. Wiem tylko, że się da. Okej. Okay. Signal strength very good. IP address 0.0. Wi-Fi 32. Wi-Fi 32. IP address 0. Link speed 72. Oczywiście mogę spróbować zrobić tak. Signal strength very good. No tak. Information forget network. Wi-Fi 32. Network forgotten. Wiesz, na wszelki wypadek rzeczywiście mogę spróbować jeszcze raz się połączyć. OK key. Select. Spróbujmy. Right soft key. Rest can. Available networks, available Wi-Fi 32x, Wi-Fi 32x, Wi-Fi signal strength varied password. Security W, show password radio password. Tylko mnie ciekawi w ogóle, dlaczego on nie wyświetla mi nazwy sieci w okienku, w sensie, znaczy... No właśnie. Dlaczego tego tu w ogóle nie zaimplementowali? Bo to by się przydało, zdecydowanie. Skoro już nie chcę czytać konkretnej podświetlonej sieci na liście. No niestety. Left soft key, cancel. I jeszcze raz spróbuję się połączyć. Show password radio password. Show password, password. Show password, password. Wciskam oczywiście mu teraz przycisk. OK key, select. Rescan has been completed. Show password, password. Show password, password. Left show password, jest... rate password. Co się w ogóle, czekaj. Show password radio off not, password asterisk 1202434. Clear, 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 clear. Show password asterisk 1. Clear, clear. Aha, bo tu jakiś znaczek jeszcze wskoczył. Available networks, advanced, available, teraz. Okay. Available. Wi-Fi 32, Wi-Fi 32, signal strength, password. Show password radio off, not checked, show,
Widzisz, jakoś dzisiaj ten telefon mnie nie lubi i to bardzo mnie nie lubi. No tak, zdarzają mu się jakieś dziwne sytuacje, no ale zobaczymy. Dobra, w ogóle wyłączyłem słownik, jak widzicie też przy okazji. No tak. Bo jednak on był dosyć wkurzający. No i co teraz pójdziesz? Show password radio off, not checked. Show password radio off. Left soft key, cancel, right soft key, connect. Wi-Fi 32x, Wi-Fi 32x, Wi-Fi locked 32x, Toya 1234568. Fail to connect incorrect password for Toya 1234568097 05. Okay. Sieć była dobra, tylko coś musiałem po prostu źle wpisać. Spoko. OK key, select, right soft key. Jeszcze jedno podejście? Available networks. Fail to connect incorrect. Dobrze słyszałem. For available net advanced setting available net Wi-Fi 32x Wi-Fi 32x Wi-Fi locked 32x Toya 123 fail to connect incorrect. Dobrze. Wi-Fi 32x Wi-Fi 32x Wi-Fi locked 32x Toya 1234568097 05 available net connect with available network available Wi-Fi. Fail to connect incorrect password for Toya 1234568097 05. No może daj mu się wypowiedzieć do końca, czy masz ustawioną właściwą klawiaturę do wprowadzania właściwego tekstu. Nie popatrz. Bo teraz już jakby nic nie próbujesz, tylko on wpadł w jakąś pętlę. Tak. OK key, select, right soft key, rescan. Dobra. Available networks. Fail to connect incorrect. Wi-Fi 32x, Wi-Fi 32x, Wi-Fi locked 32x, Toya 1234568097 05 offline Wi-Fi 32x, Wi-Fi 2-32x. No, łączenie z tą siecią bezprzewodową nie jest WPS automatic niczym fajnym. Niestety. Wi-Fi 32x, Wi-Fi 32x, Wi-Fi locked 32x, Toya 1234568097 05 offline. Rescan has been completed. I zresztą on w ogóle bardzo wolno reaguje na pewne rzeczy, bo tu dopiero... No ja tego nie zrobię teraz. Nie ma szans. To może, wiesz co, to może zagramy jakąś piosenkę, żeby nie prezentować cały czas tego samego i na spokojnie spróbuj się połączyć, a jeżeli nam się nie uda, no to trudno, to pokażemy może jeszcze jakieś inne rzeczy. To w takim razie teraz... Zapraszamy na chwilę muzyki, wracamy za chwilę, no i miejmy nadzieję, że z większym sukcesem. No chwilę to trwało, ale chyba się udało, prawda, Patryku? Tak, tak, tutaj złośliwe rzeczy martwych. I musimy jeszcze powiedzieć o jednym, że to nie jest tak, że to jest błąd dostępnościowy tego czytnika ekranu z tym adresem IP, bo tam rzeczywiście był problem z połączeniem z siecią bezprzewodową, tak, więc okazało się, że on czyta problem. Ten adres IP. Tak. Chociaż tutaj jest taka rzecz, że on nieraz, na przykład może zdarzyć się tak, błędem jest to, bo może na przykład, ale to jest błędem na przykład to, że on może przeczytać nam taki sam adres dla dwóch sieci, bo po prostu ma gdzieś tam zbuforowany. To się dzieje tylko w sytuacji, kiedy przełączymy się szybko z jednej sieci na drugą, wtedy rzeczywiście może nam przeczytać ten sam adres dla dwóch sieci. No tak, no to rzeczywiście takie błędy mogą się zdarzać, no ale dobrze, to teraz skoro jesteśmy podłączeni do sieci bezprzewodowej, to pokażmy co... Tą przeglądarkę na przykład. Tak, co to może. Dobrze. Mówisz i masz. Alarm 9, ringtones and alerts 9, signal 5. Przy okazji włożyłem kartę SIM. All apps, settings. Do telefonu. Setting, file, call, contact, store, assistant, YouTube, maps, messages, clock, camera, calendar, browser. Wskam browsera. Select, top sites, Google. To. Left soft key, history. m.youtube.topsites.google history www.google.com/search?q=tiflopodcast%2net/client=. Search. Notification. Jaki notyfikacja? Left soft key, left square bracket, object, right square bracket, OK key. Left square bracket.
Search warrant. Zalogować site. No i proszę bardzo. Left soft key. Jest. Press back again to quit browser. Tylko co jest problemem? Niestety problem jest to, że jeżeli coś chcemy wejść, jakiś link, to musimy znowu tak jak w tym Wi-Fi, musimy narobić troszkę na ślepo. Patrz. Żeby nie było, ja od początku pokażę. Wyjdę z wyglądarki. Na słuchawo wejdziemy. Nie? Okej. Messages, clock, camera, calendar, browser. No słuchaj, sobie wejdziemy. Selected, top sites, Google, history, Sanim Prasech CAs do with Sanim Prasech CAM dot www dot google dot com slash search question mark q equals tiff lopakest percent to net and client equals KO's bullet. Left soft key, search. OK, notification. J. Dobra. Clear. Wypiszę po prostu Tyflo Podcast z powrotem. T. X. Y. D. E. F. J. K. L. E. E. O. P. E. E. O. D. A. B. C. Co? A. P. Q. R. S. T. Comma. Tyflo Podcast. Dlaczego się w przecinek wpisał? Clear. Clear. Period. Comma. Question mark. Dobra, chwila, bo... A, dobra, wiem. Clear. Period. Comma. Diflopocast. E. T. Noli. No i szukamy. Search or enter URL Diflopocast. Zalogować site. To jest coś, zalogować się. Left soft key. Google. Left soft key. Left square bracket. To, o czym mówiłem. Tak naprawdę, a polityka prywatności, fantastycznie, czyli on tak naprawdę nie czyta treści czyta. Stron internetowych. Tak, to co mówię, musimy trochę na ślepo tutaj to robić. No czyli w zasadzie to się no, do przeglądania internetu to nie nadaje. No nie, no nie w tym stanie. Left soft key. Znaczy wiesz, i tak jest lepiej niż w Nokii, bo w Nokii w ogóle nic nie było. No tak, ale tutaj to że nam coś czyta, to niewiele więcej nam daje, tak naprawdę. Tak naprawdę on czyta nam, to ja od razu powiem, co czyta. On czyta samą górę i sam dół strony. Teraz do reszty mamy dostęp, ale musimy robić to wszystko na ślepo, na czuja. To od razu powiem. On górę i dół strony przeczyta, czyli pierwszy, ostatni element. O plikach cookie. To jest pierwszy jakby ostatni. On to sam czyta, ja teraz nie klikam w nic, ja teraz klikam przycisk, ale on sam czyta. To był jakby sam dół strony, więc niestety działa to tak, jak widzicie, słabo. Prawda? No, niestety. Dobra, no to przejdźmy do tego sklepu. No tak. Camera, clock, messages, mats, YouTube, assistant, store. Wiesz, gdzie to było? Store. Ściągacze? No. Muszę chwilę załadować. Chyba na podłogę upadło, nie? Bardziej szafkę bym przesuwała chyba tu, nie wiem. On się jeszcze ładuje. No to dosyć długo. No ale to też i takie urządzenie i ten sklep podejrzewam, że... O. I w tym momencie dopiero załadował. OK key. Select. Mozambique Business Education. English with Oxford. Download complete. Assistant. YouTube. Mac. To już są aplikacje, YouTube. Które ma zainstalowane po prostu. Assistant. Store. Coś tam jeszcze w międzyczasie się pojawiło. Download completed. To ciekawe, co on skończył pobierać. Skończył pobierać konfigurację. Aha. To jest cała niestety dostępność sklepu. Czyli też niewielka. Interview questions. Tutaj bardzo niewiele możemy zrobić. January. Live. Math training. Udało mi się jakimś cudem dostać do listy aplikacji. New draw. Nie wiem jak. Doc, fix the mix. Periodic table. Wordscapes.
W sensie chodzi mi o to, że inaczej. Dostępny jest sklep w momencie, kiedy już wejdziemy do jakiejś listy aplikacji. Bo tu te listy też są podzielone na jakieś kategorie, jak tak, rozumiem. Tak, tu mam jakieś gry. Tak, fix the mic, new drop, math training, live, in the worry. No tak. Wyjdę z tego. Assistant. Store. Tam gdzie w ogóle sklep cały zamknął? Dobra. Store. Sobie tutaj na czuja próbuję kategorię znaleźć. Wciskam przycisk, enter, żeby do niej wejść. Niestety, no jest to co jest, czyli w sumie to nic nie ma. A jak wygląda w ogóle, jak już coś znajdziemy, jak wygląda Aha. Nazwę jakąś inną kategorię. Tylko nie wiem, nawet... Jakieś edukacyjne. Tak. Podcast. O, podcasty. Doc, fix the mix. Podcast. Jakiś podcast, to kategoria podcastowa, nie wiem. New draw. Math training. A, to jest to samo nawet, widzisz. Tak, bo tu... No niestety sklep jest dostępny także... No okej, okay, ale o co mi chodzi? Jak już znajdziemy jakąś aplikację, to jak ją zainstalować? No to... Nie wiem. Trivia quiz. English with Oxford. Na przykład to weźmiemy. To. Mhm. OK key, select. Wciskam enter. For English level with official content from Oxford University Press. Okej. Okay. Left soft key, left square bracket, object, right square bracket, OK key, left square bracket, object, right square bracket, right soft key, left square bracket, test your English level with official content from Oxford University Press. Left soft key, back, OK key, get. No i enter. Get. Mhm. Mogę to teraz pobrać. Czy to się uda? English trivia quiz. English with Oxford. Ale no, też English tu, with Oxford. Też tu widzę, że nie mamy ani żadnego potwierdzenia. Nie ma nic, bo to jest... Left soft key, back. No i niby nie, teoretycznie chyba się pobrało, no bo jakby... No tak, a zobacz z ciekawości w menu telefonu, czy jest. English with Oxford. Assistant, YouTube, Maps, Messages, Clock, Camera, Calendar, Browser, Email, Music, Google, Gallery, FM Radio, Calculate Video, Note, Recorder, Unit Call, Settings, File Manager, Mozambi, Call Log. Nie ma. Nie. Contact. Czyli coś nie wyszło. Mówię, no niestety to jest zasadne sklepu. OK key. Czyli też z dostępnością tegoż nie najlepiej. No, bym powiedział, że bardzo nie najlepiej. Aha. No dobra, czy coś tam jeszcze zostało, co warto pokazać? Ostatnia rzecz, myślę, czyli jak telefon zachowuje się, kiedy zadzwonię. Okej. Okay. Spróbuję zadzwonić... Store. ...na niego. Notices. Otwórzę go sobie na prawo, gdzieś tam na boczek. Left soft key, notification, OK key, icon equals right soft key, contact. Jest. Dobra, mam tu numer mojego startera, więc biorę mojego iPhone'a i próbuję zadzwonić. No to spróbujmy, zobaczymy. Jak mówiłeś... ten internet. Jak tak, mówiłeś, masz kilka tych kart SIM, to oby to była ta. To jest ta. To jest ta. To jest ta. Dobra. A teraz mam pewne, co chodzi z hotspotem, mianowicie nie mogłem zrobić, zapomnieć tej tamtej sieci, którą chciałem zapomnieć i po prostu udostępniłem internet z telefonu. Okej. Okay. Nie wiem dlaczego tak jest. To w sumie jak mi podasz numer, to ja nawet mógłbym zadzwonić, to wyciszę mikrofon i wtedy zobaczymy, jak to będzie w ogóle działało. Tylko muszę... Okej, okay, no to masz 517. No to poczekaj, tylko wejdę sobie w przyciski. Tak. 503. 3, tak. 476. Okej, okay, i teraz muszę się dobić do połącz, bo ostatnio tu nie jest dostępny. O, i właśnie dzwoni telefon. Okej. Okay. Ja go odbiorę. Halo? No to robimy test. Tak. Niestety tutaj nie ma co... Ja cię słyszę.
Ja też się słyszę. Niestety nie ma co liczyć na HD Voice. No nie ma HD Voice, natomiast ja teraz wyciszę siebie i spróbuję pokazać przynajmniej z telefonu przyłożonego do głośnika, no bo nie mam w tym momencie jak na szybko podłączyć iPhone'a pod mikser, ale mogę pokazać jak brzmisz ty z tego telefonu. Zrobimy taki mały eksperyment. Proszę bardzo i teraz możesz coś powiedzieć. Coś tam mówię, że nawet telefon powiedzmy brzmi w ten sposób. No mikrofon ma nośny, aczkolwiek coś na razie mu się nada, tak? Oczywiście, że tak. Dobrze, no to w zasadzie możemy rozłączyć to połączenie. Call ended. O, selected. Call ended. No i to myślę, że to jest wszystko. Okej. Ostatnie, co mogę pokazać, to jaki jest dźwięk wyłączenia telefonu. Dobrze, no to... Power off. No to jest taki. Signal 5. Left soft key. Notifications. OK key. Icon E. I ciężarówka zjeżdża na bazę. No dobrze, to w takim razie myślę, że przydałoby się parę słów podsumowania na ten temat, bo pytań nie mamy, a przynajmniej nie zauważyłem, żeby jakieś się pojawiły, więc czy ten telefon w polskich realiach to w ogóle można by było komuś polecić? Tak, pod warunkiem, że wystarczy prosty aparat do dzwonienia, do SMS-owania, ewentualnie słuchania radia. Nie wiem, nagrywania jakichś tam prostych notatek głosowych i tego typu rzeczy, nie wiem. Do tego mogę go, myślę, polecić, bo jest to trochę droższa, ale jednak lepsza alternatywa niż Nokia, ponieważ tutaj mamy jednak tą wzmocnioną obudowę, mamy lepszą baterię, która wytrzymuje spokojnie, tego nie powiedziałem, 2 tygodnie spokojnie wyciągnie. Mamy jednak ale 2 pamięci. Tygodnie w trybie czuwania, czy 2 tygodnie no tak, w trybie użytkowania? Oczywiście okay. W trybie czuwania okay. Z wyłączonym Wi-Fi. No właśnie, mamy to Wi-Fi, które... No, w zasadzie jest nam po nic. Jest niby po nic, ale wiesz co? Nie, ma jedną funkcję. Może zrobić hotspota. A no tak. Dzięki niemu. Dzięki niemu możesz hotspota robić. Faktycznie. Masz jedną funkcję. No niby nic, ale może... Wiesz, ale może się przydać, oczywiście. Internet przydaje. I... Oczywiście. No dobrze. Tak sobie myślę, że tak. Jeżeli chodzi o ten system operacyjny, jeżeli chodzi o to, początki były zaskakująco dobre. Natomiast z tego naszego opisu dzisiejszego mam taki smutny wniosek, że im dalej w las, tym więcej drzew. Bo zaczęły się pojawiać problemy. Ten system zaczął zachowywać się niestabilnie. On od czasu do czasu ma różne swoje dziwne anomalie w postaci tego, że na przykład gubią się dźwięki. Ja nie wiem, czy kwestia związana z dźwiękiem to nie jest na przykład spowodowana tym, że no podłączałeś jednak go do wejścia liniowego karty dźwiękowej. Może coś tu być na rzeczy. Ja bym gdzieś tu upatrywał jakiś problem w tym. Natomiast... Nie, no to pozwolę, się jednak... Przepraszam, że ci przerwę, ale nie, to nie jest problem karty dźwiękowej, to od razu mogę powiedzieć, ja to na głośniku testowałem. Czyli po też. Po jakimś czasie, to tak czy tak, te dźwięki się urwą. Okej, okay. No to w każdym razie, skoro to, ten telefon no, zachowuje się nieprzewidywalnie. Na przykład, wiesz, mówisz o notatkach, ale zwróć uwagę, co się stało. Zacząłeś pisać notatkę i nagle, ni z tego, ni z owego, po prostu ten telefon przestał reagować w jakikolwiek sposób. To znaczy nie mogłeś z tej notatki wyjść, a okej, okay, udało się zrobić tak, że tej notatki nie straciłeś. Natomiast ja nie mam pewności, czy w przypadku jakiegoś restartu telefonu nie byłoby jednak tak, że ta notatka mogłaby zniknąć. I teraz załóżmy, że coś tam sobie ważnego zapisujemy, no na przykład, nie wiem, czyjś numer telefonu, albo cokolwiek, jakiekolwiek inne dane, na których chcielibyśmy później polegać i móc do nich wrócić, jest problem. Więc wydaje mi się, że tak naprawdę ten telefon przede wszystkim może nam posłużyć jako urządzenie awaryjne, nad którym chcielibyśmy mieć jakąkolwiek kontrolę, ale to jest tyle. Tak, chociaż mówię, moim zdaniem na pewno jest to ciekawsze niż Nokia, ponieważ tutaj mamy jakikolwiek chociaż cień szansy, na przykład na te custom ROMy. Zgadza się. Że cokolwiek się poprawi. Możemy liczyć na przykład na to, że może kiedyś powstanie jakaś dobra aplikacja, którą uda się na przykład zainstalować przez sklep z pomocą osoby widzącej. Przykładowo, nie wiem, jakiś lepszy syntezator mowy, jakaś może lepsza przeglądarka dostępniejsza, cokolwiek.
To się wszystko zgadza i oby tak rzeczywiście było. Potencjał jest, natomiast mam wrażenie, że nie w pełni wykorzystany, a już na pewno nie w Polsce. Ale jeżeli się zgodzisz oczywiście, jeżeli będziesz chciał, postaram się zdobyć tam Nokia 2660 Flip, która ma mieć iOS 3 i zobaczymy, czy cokolwiek się zmieniło w tej kwestii. No bardzo jestem ciekaw. I być może tu byłaby jakaś szansa na polską syntezę, bo może tam głosów będzie więcej. Zobaczymy. Znaczy, no powiem tak, SVOX, jako SVOX miał przecież Ewę. No tak. To ja też mówiłem w Nokia 10, ale miał Ewę. No nawet, okej, już obniżcie nawet jej jakość. No dobra, trudno. Ale żeby coś było. Tak. Naprawdę, uwierz mi, gdyby ten trafił na polską syntezę, ja bym go polecił po prostu osobom, które chcą mieć klawiaturę fizyczną. Tak. I nie potrzebują Blindstrela za 2000. Dokładnie, no bo tu tak naprawdę niewiele brakuje tym urządzeniom, żeby być takim bardzo prostym telefonem. Chociaż jednak mam wrażenie, że w Blindstrelu no to ta przeglądarka internetowa działa zdecydowanie. Wiesz, no to lepiej. Jest jakby niebała ziemia. No oczywiście. Jakby KaiOS próbuje być... jakby idea KaiOS. Zróbmy coś pomiędzy telefonem klasycznym a smartfonem. Coś, co pozwoli porozumieć się ze światem, a jednocześnie na przykład pozwoli, nie wiem, sprawdzić maila albo... oglądać film z YouTube'a. A ciekawe swoją drogą, no teraz tego już nie sprawdzimy, bo tu trzeba by było konfigurować konto pocztowe i tak dalej, i tak dalej. Jestem ciekaw na przykład, jak radzi sobie mail w kontekście tego, że przecież teraz, na przykład jeżeli chcesz zalogować się na konto Google, to już nie jest takie proste, że nie wystarczy podać login, hasło, tylko tam trzeba wykorzystać ten mechanizm OAuth, a jak tu ten system jest dość leciwy już, no to niestety obawiam się, że jak mamy konto na Gmailu, to sobie maila nie poużywamy. Poużywać to poużywamy, ale w taki mniej więcej sposób jak przeglądarkę. A. Próbowałem z kolegą na jego kacie B35. Niestety jest jak jest. Ja tutaj nie mówię, oczywiście, żeby nie było, ja nie szkaluję telefonu. To jest bardziej ten soft, niestety. Soft, tak, bo sprzęt jest taki, że części osobom to spokojnie wystarczy. Oczywiście, jest możliwość taka, że faktycznie, chociaż nie chce mi się w to wierzyć, że faktycznie ten procesor na przykład za słaby jest. Chociaż nie chce mi się w to wierzyć, bo nawet ta Nokia 8110 4G ma procesor identyczny, a zachowuje się jakby... no, przynajmniej według widzących recenzentów, dobrze. I myślę właśnie, że to jest to, że po prostu coś tu jest nie tak, jak chodzi o screenreadera. No, całkiem możliwe, że tak właśnie jest. Jest tak poprawnie, taką bym dał szkolną trójkę z minusem. Tak jest, tak jest. Więc cóż, przynajmniej wiecie, jak ten telefon działa. Myślę, że różnym telefonom będziemy się jeszcze przyglądać, bo ty, Patryku, masz ich sporo. To może oczywiście jeszcze warto będzie coś pokazać, coś zademonstrować. Dziś pokazywaliśmy telefon CAT B35. Tak, Patryk Chojnacki demonstrował możliwości tego telefonu. Ja pytałem o różne rzeczy. Dzięki, Patryku. Bardzo dziękuję, ja też bardzo dziękuję. I naprawdę przepraszam jakby za jakieś tam błędy, wpadki, które no, zdarzyły się może kilka... No, ale to złośliwość rzeczy martwych, po prostu. Tak. Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia. Trzymajcie się. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.